Zanim dotrzemy do Komitetu Obrony Robotnika, które jest tematem naszego spotkania, chciałbym jednak zacząć od pewnej historii, bo Komitet Obrony Robotników nie pojawił się nagle i znikąd, tylko miał swoją historię i prehistorię. W Stanach Zjednoczonych jest taka tradycja, że jeżeli mamy kandydata na prezydenta, no to tam dziennikarze bardzo mocno grzebią w tak zwanym jego życiorysie. W Polsce to się z takiej niezbyt jest modne. I dlatego mamy ogromne problemy z tym, żeby wiedzieć, komu skąd nogi wyrastają. Jeżeli popatrzymy na prezydentów III Rzeczpospolitej, no to o Wojciechu Jaruzelskim co nieco wiemy. Znamy jego historię przedwojenną, historię jego ojca, dziadka, chociaż tam też są pewne białe plamy. Pan doktor Piotr Gontarczyk od lat pracuje nad biografią Jaruzelskiego. Być może ta książka się ukaże kiedyś i zobaczymy jakieś nowe fakty. Ale już na temat następnego prezydenta, czyli Lecha Wałęsy, też wiemy dużo. Też wiemy, skąd pochodzi, wiemy, jak wyglądała jego rodzinna wieś, jak wyglądały stosunki w jego rodzinie, kim byli jego rodzice, ojciec, matka, ojczym. To profesor Cęckiewicz doskonale nam opisał. Problem pojawia się przy postaci Aleksandra Kwaśniewskiego, którego historia i historia jego rodziny zaczyna się gdzieś w roku 53 w małym miasteczku Białogard Szczeciński, gdzie pewien doktor Kwaśniewski zaczyna leczyć ludzi. Urodził się w 22 roku i nie wiemy, co się działo przez 30 kilka lat jego życia. Co się działo w czasie wojny, czy był bohaterem, walczył w Armii Krajowej, czy jak większość polskiego społeczeństwa po prostu z dnia na dzień próbował przeżyć koszmar wojny, czy może tak jak chcą niektórzy, był jakimś NKWD-istą, któremu potem zmieniono tożsamość. Dalej mamy prezydenta Lecha Kaczyńskiego i w 2007 roku w piśmie, w gazecie Polityka ukazuje się taki artykuł pod tytułem Lech i Jarosław Kaczyńscy, co zostało z Księżyca, gdzie jest opisana całe życie, przodkowie panów Kaczyńskich. I z tego artykułu wynotowałem sobie taki cytat, który chciałbym teraz Państwu przeczytać. Do Lelewela, czyli do takiego liceum ogólnokształcącego w Warszawie, chodził przez chwilę Leib Fogelman, obecnie znany prawnik i czołowa postać Warszawy Towarzyskiej. Siedziałem w ławce z jednym z nich. Po latach Leszek mi powiedział, że to był on. Więc pewnie tak było. Fogelman ze znajomości z nimi zapamiętał głównie rozmowy. We wczesnej młodości chełpiłem się przynależnością do żydowskiego klubu młodzieży. Tam było w modzie intelektualizować się. I ja byłem taki snob intelektualny. Jarek i Leszek trochę mnie drażnili, bo mieli pojęcie o sprawach, o których ja nie miałem pojęcia. Moi rodzice nie byli wykształceni. Ja dużo czytałem, ale nie miał mnie kto formować. Oni byli z rodziny polsko-inteligenckiej i mieli poglądy polskie, patriotyczne. O patriotyzmie synów opowiadała żartem Jadwiga, matka braci. Oni nawet byli trochę zabawni. Codziennie po pacierzu śpiewali „Jeszcze Polska nie zginęła”. Ja chciałem zapytać, co kształtowało w dzieciństwie młodego Antoniego Macierewicza? Jak wyglądał pana rodzinny dom? Jakie wartości panu wpajano? Czy była jakaś konkretna osoba w pana młodości, która była szczególnym autorytetem, mentorem w tych pierwszych pana latach? No, ładne rzeczy. Czyli proszę mam do czynienia nie tyle ze spotkaniem, ile z rodzajem wyznań osobistych. No dobrze, w porządku. A ja rozumiem, że to jest wstęp do kampanii prezydenckiej, tak? Ale ta sprawa już jest załatwiona. To powinniście tutaj zaprosić pana prezydenta Dudę, a nie mnie. Więc wracając do pana pytania. No tak, oczywiście są takie osoby, to jest jasne. No przede wszystkim moja mama. Po drugie pamięć o moim ojcu, bo on zginął, jak ja miałem tam koło roku czasu, więc osobiście go nie pamiętałem, ale
osoba mojego ojca była obecna przez całe moje życie w naszym domu. No i moja siostra, która mnie wychowywała, starsza ode mnie no, o 10 lat. Więc to jeżeli chodzi o osoby. Ale trzeba dodać jeszcze dwie instytucje, które odegrały kluczową rolę w moim życiu. No po pierwsze to oczywiście Kościół, to jest jasne. A po drugie to harcerstwo, które mniej więcej od, ja wiem, 8 roku życia było w moim życiu stale obecne poprzez działanie mojej siostry, która wraz z kolegami w 1956 roku odbudowywała niezależne harcerstwo. I między innymi wśród innych działań zajmowali się pomocą repatriantom z Wileńszczyzny. A odbierali ich z dworca gdańskiego, następnie pomagali im znajdować mieszkanie w Warszawie, przejściowe, później miejsca osiedlenia w Polsce i tak dalej. I zwykle po tym odbiorze kolejnej transzy ludzi, którzy przyjeżdżali na dworzec gdański z Wilna, a szli do naszego domu, bo mieszkaliśmy na ulicy Ogrodowej, względnie niedaleko dworca gdańskiego. No i tam dyskutowali o różnorodnych sprawach, głównie o sytuacji w harcerstwie. Wtedy w harcerstwie kształtującym się na nowo, dopiero odbudowywanym, ścierały się najogólniej rzecz biorąc dwie tendencje. Jedna ta, która związana była z harcerstwem niepodległościowym i narodowym, czyli z szarymi szeregami, o których wielu Polaków wie, i chówcami polskimi, o których już mniej Polaków wie. Szare szeregi to jest formacja związana z Armią Krajową, jakby związana z nurtem piłsudczykowskim, a chówce polskie to jest formacja wyrosła z ruchu narodowego, też harcerska formacja. No więc z jednej strony były właśnie chówce polskie i szare szeregi i ludzie związani z tym nurtem, a z drugiej strony byli aparatczycy komunistyczni, spośród których najwięcej w moim domu mówiono o takim facecie, który chciał pozbawić harcerzy krzyża harcerskiego, lilijki, chust, mundurów i tak dalej, i nazywał się Jacek Kuroń. Tak poznałem po raz pierwszy nazwisko Jacka Kuronia, z którym później także musiałem współpracować i była to trudna współpraca. Więc ta instytucja, znaczy oni rozmawiali, oni mieli już po 18 lat, więc byli dorośli, siedzieli przy stole, jedli jajecznicę, którą moja mama robiła, a ja siedziałem pod stołem i różne rzeczy właśnie takie, o których powiedziałem, wysłuchiwałem. Tak się spotkałem z harcerstwem, które stało się i jest po dzień dzisiejszy moją, że tak powiem, miłością w takim sensie społeczno, emocjonalnym, tak bym to powiedział. Znaczy nie ma lepszego systemu wychowawczego moim zdaniem jak harcerstwo, ale mówię oczywiście o prawdziwym harcerstwie, nie o jakichś sowieckich namiastkach, a który kształtuje indywidualną, że tak powiem, wolę poradzenia sobie w każdych najtrudniejszych nawet warunkach, daje fundamenty narodowe, patriotyczne, ale też chrześcijańskie, zgodnie z podstawową tezą przysięgi harcerskiej, służyć Bogu i Ojczyźnie. I kształtuje także wytrwałość, odporność i zdolność do kształtowania zespołu ludzi współpracujących, tak żeby każdy był zdolny do przejęcia przywództwa wtedy, gdy będzie to potrzebne. To bardzo ważna cecha, niezbędna w trudnych warunkach i harcerstwo ją daje. Czy jak pan wraca myślami do tego dzieciństwa, czy to kształtowanie patriotyzmu to jest, było w pana przypadku raczej taki powolny proces, gdzie pan wzrastał w takim właśnie domu przepojonym tymi wartościami? Czy może pan przypomina sobie jakiś moment, który był przełomowy, na przykład jakaś osoba, jakieś zdarzenie, czy coś takiego miało w pana młodości miejscu? Wiecie państwo, jak wyjdę stąd,
w samolocie albo później, na pewno sobie uświadomię, że coś takiego było i przypomnę, ale gdy pan mi zadaje to pytanie, no muszę odpowiedzieć nie. Nie było takiego momentu, w którym nagle by mnie olśniło, że powinienem być polskim patriotą. Znaczy po prostu nigdy sobie nie wyobrażałem innej rzeczywistości. A były oczywiście różne spory, w których uczestniczyłem mniej lub bardziej. No takim sporem, który był najbardziej dramatyczny, najtrudniejszy dla mnie, najtrudniejszy. No może dlatego, że byłem względnie młody jeszcze, miałem tam 17 lat, ale to był naprawdę spór, który szedł przez całą polską, że tak powiem, no przez całą Polskę, tak bym powiedział, i nie był łatwy, nie był łatwy. A to była kwestia listu biskupów polskich do biskupów niemieckich i to naprawdę było trudne, dlatego że no nie ma takiej rodziny w Polsce, a wtedy już na pewno tak było, żeby ktoś nie został przez Niemców zamordowany i to w sposób niesłychanie okrutny, nie tylko przez Rosjan, ale i przez Niemców. I rzeczywiście, tak powiem, przyjąć sformułowanie przebaczamy i prosimy o przebaczenie, no w roku 1965, to naprawdę, a potem w 66, ale się zaczęło przez 65, a to dla ludzi, którzy przeszli przez gehennę okupacji niemieckiej, no naprawdę nie było proste. I środowiska patriotyczne, w tym także w mojej rodzinie, przechodziły przez dramatyczne wewnętrzne debaty. I tylko, że tak powiem, zaufanie do księdza kardynała Wyszyńskiego, do kościoła, a sprawiało, że tak powiem, stawaliśmy po stronie księdza kardynała. Ale powiem uczciwie, gdybym miał uczciwie powiedzieć, to nie jest tak, że ja to przeżyłem, przetrawiłem, zrozumiałem i zaakceptowałem. Nie. Tak nie było. Było inaczej. Było tak, że ponieważ ksiądz kardynał był dla mnie intereksem, kościół był dla mnie, no nie tylko przewodnikiem duchowym, ale i, tak powiem, państwem zastępczym, po prostu w związku z nieistnieniem w Polsce państwa polskiego, to kościół był państwem, a ksiądz prymas był interreksem, był przywódcą narodowym po prostu. I jakby wierząc w jego autorytet, stawałem po jego stronie. I rzeczywiście tak akurat się złożyło w moim życiu, że tak stawałem, że mnie ze szkoły wyrzucono przy okazji. Ale to nie był specjalny dramat dla mnie oczywiście, że mnie z tej wyrzucono, zostałem przyjęty do innej i nie najgorzej sobie poradziłem. Więc nie w tym był problem. Problem był w tym, ten list biskupów był wielkim wyzwaniem i dla zrozumienia tego, co oni mówią i po co oni to mówią, ale także i dla naszej lojalności wobec przywództwa narodowego. I naród zdał ten egzamin znakomicie, moja rodzina także, chociaż powtarzam jeszcze raz, naprawdę dyskusje były bardzo głębokie, bardzo dramatyczne, bardzo trudne. A pierwszy wypadek polityczny, który w życiu pamiętam, no to oczywiście śmierć Stalina. Napisałem wtedy radosny wiersz, mając 5 lat, więc jak sobie wyobrażacie, ten wiersz nie był najwyższej jakości, ale mówił, że się cieszymy w każdym razie. To myślę, że to w ogóle można by było zrobić jakąś taki zbiór tekstów różnych znanych osób, co się działo w ich życiu, kiedy kolejni przywódcy Związku Radzieckiego umierali, ponieważ przypominam sobie w jednej z książek... Błagam, ja bardzo pana proszę. Proszę, no sowieckiego, jak Boga kocham. Sowieckiego, dobrze. Dlaczego mamy powtarzać, że w tych nazwach zawarte są pewne bardzo konkretne odniesienia? Są naramienniki, a nie pagony, prawda? No właśnie. Tak, to pamiętam. Nie, bardzo dobrze. Musimy sobie nawzajem takie rzeczy powtarzać, bo diabeł tkwi w szczegółach. Jak będziemy te rusycyzmy i te wariactwa po prostu powtarzać, to tak naprawdę no, robimy to, co nasi wrogowie od nas oczekują. Rozjeżdżały czołgi sowieckie, a nie radzieckie. No naprawdę. Natomiast przypomina mi się jedna taka historia z książki Rafała Ziemkiewicza, kiedy on przypomina sobie, jak zmarł Breżniew i
matka jemu bratu pierwszy i ostatni raz nalała po kieliszku wódki, wypili po prostu z matką i poszli do szkoły i tam, i tak dalej. To taka historia rodzina w rodzinie Ziemkiewiczów była, jak sowiecki przywódca Leonid Breżniew umarł. Ale to był Breżniew, to już były lata, początek lat 80. Tak. Stalin to był jednak początek lat 50. i no różnie było oczywiście w różnych domach, ale w Warszawie, która jak wiecie była zlikwidowana prawie do cna, w blokach nowych, a ja w jednym z takich nowych bloków mieszkałem, były zamontowane takie na okrągło grające szczekaczki. Po prostu szczekaczki, które na okrągło, nie można było tego wyłączyć. Jak to u Orwella, prawda? Można było, tak, jak u Orwella. Można było tylko ściszyć, a wyłączyć tego nie można było. Więc tam, tak powiem, ja w rytm tej międzynarodówki, która ciągle grała, ten wiersz pisałem. Także to było troszeczkę, że tak powiem, ten, co gorzej niż tak wypić te 10 gramów. A więc... Szanowny panie, pan uczęszczał do liceum Konopnickiej na Madalińskiego, a... Gdy wyrzucono mnie z Młodzieżowskiego. Tak. A nieopodal, dwie ulice dalej, przy Wiktorskiej znajdowało się gimnazjum, a potem liceum ogólnokształcące imienia Tadeusza Rejtana i tam istniała Czarna Jedynka, czyli pierwsza warszawska drużyna harcerska i imienia Romualda Traugutta, a w tej grupie harcerzy byli instruktorzy, którzy należeli do tak zwanej grupy wędrowców, jeśli ja dobrze mówię, tak? Wędrowców? Jak pan zakończy pytanie, dobra, to ja pan odpowie. Dobrze. Dopowiem. Więc jeden z tych instruktorów, Marek Barański, wspomina tak. Rok po mojej maturze, w 61 roku, doszliśmy do wniosku, że zmienia się sytuacja w harcerstwie tak, że prowadzenie drużyny jest niemożliwe. Zmieniał się system. Wprowadzano tam metody Kuronia, walterowskie. I nam się to tak nie podobało, że rozwiązaliśmy drużynę. A po roku doszedłem do wniosku, że drużynę jednak prowadzić można. Z Jerzym Kijowskim otworzyliśmy drużynę. Na początku prowadziłem drużynę z Kijowskim, a potem sam. Wewnątrz drużyny czuliśmy się tak, jakby nie było komunizmu. Po prostu. Moje pytanie jest następujące. Proszę mi powiedzieć, czy to nie jest, przepraszam za słowo, ale lekka naiwność, żeby mieć takie, żeby sądzić, że można stworzyć enklawę wolności w Warszawie, w liceum, w państwie totalitarnym, które kontroluje wszystkich i wszystko. Czy ci młodzi ludzie, którzy tam należeli do tej drużyny i mieli takie właśnie takie poczucie, nie wiem, nie żyli jednak w jakichś złudzeniach. Ja wtedy jeszcze Marka Barańskiego nie znałem w 61 roku, gdy on opisuje swoje ówczesne odczucia. Ta historia była trochę bardziej skomplikowana, ale do tego za chwilę. Spróbuję odpowiedzieć na pana pytanie. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to, co Marek tutaj opisuje, jest zgodne z prawdą. Takich enklaw wtedy, w latach 60., zwłaszcza w harcerstwie, było bardzo dużo. Było bardzo dużo. Była trzynastka w Krakowie, bo to on mówi o jedynce warszawskiej, ale była trzynastka w Krakowie. Była pomarańczarnia w Warszawie także. Były takie drużyny w Olsztynie, w Szczecinie, w Białymstoku. Więc harcerstwo broniło się bardzo długo. No jednak wielką, wielką enklawą, o czym rozmawialiśmy już, prawda, i o czym mówiłem, która chroniła nasze życie duchowe, był Kościół. I też można by powiedzieć, czy nie było naiwnością księdza kardynała Wyszyńskiego, gdy uważał, że da się taką enklawę stworzyć i utrzymać. Wielu księży uważało, że to jest naiwność i wielu polityków uważało, że to jest naiwność. Ba, trzeba powiedzieć więcej. Cena, jaką płacono za tą enklawowość, była bardzo duża, tak, bo system totalitarny nie znosił takich
części, że tak powiem, wyłączonych i nie znosił części wyłączonych w wymiarze duchowo-organizacyjnym, nie znosił części wyłączonych w wymiarze gospodarczo-społecznym, jak na przykład rolnictwa niezależnego, prawda? Więc dążył do jego zniszczenia. No ale różnica między wieloma innymi krajami a Polską polegała na tym, że Polacy posiadali gigantyczną siłę. Jest oczywiście osobną dyskusją i można by poświęcić na to, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś poświęcimy, jak mnie zaprosicie, wiele spotkań i wiele dyskusji, dzięki czemu ta siła istniała. Ale można powiedzieć wśród innych rzeczy, poza tym zakorzenieniem Kościoła od stuleci, moim zdaniem, i chcę to bardzo jasno powtórzyć, powiedzieć, choć wiem, że jest ta sprawa dyskusyjna, to dzięki żołnierzom niezłomnym. To znaczy dzięki walce zbrojnej, która była kontynuowana po II wojnie światowej. My ciągle nie mamy prawdziwego obrazu zachowania się narodu polskiego po II wojnie światowej. Ci, którzy pochodzą z rodzin warszawskich, tak jak ja, bo moja rodzina od 150 lat mieszka w Warszawie, jakby ciągle przeżywają w dużym stopniu traumę powstania warszawskiego i patrzą na wydarzenia po II wojnie światowej przez perspektywę Gehenny czy anihilacji Warszawy. No ale Polska była większa niż tylko Warszawa. Powtarzam, ja jestem patriotą polskim, nacjonalistą warszawskim i naprawdę kocham Warszawę, ale trzeba sobie też zdać sprawę, że Polska była większa niż Warszawa. I to, co się stało po II wojnie światowej, to był po wejściu Sowietów, zwłaszcza po jakieś pół roku od wejścia Sowietów, mniej więcej od stycznia 1944, potem 1945 roku, to był wielki bunt dołów Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych, które były albo włączone, albo walczyły równolegle z Armią Krajową, tak jak Narodowe Siły Zbrojne, przeciwko ugodzie, jaką zrobiła kręgi polityczne Armii Krajowej z późniejszym generałem, pułkownikiem Józefem Rzepeckim na czele. To był wielki bunt przeciwko rozwiązaniu Armii Krajowej i przeciwko, że tak powiem, powolnej aprobacie, prawda, jak Państwo wiecie, Mikołajczyk wystąpił z rządu londyńskiego, czyli z rządu Rzeczpospolitej Polskiej, przyjechał do Polski, został przywitany z wielkimi nadziejami i następnie powoli wchłaniany przez ten system, a następnie zmuszony do ucieczki. Otóż przeciwko tej ugodzie, która kończyła się katastrofą, wybuchł w dołach żołnierskich wielki bunt i ten bunt objawił się właśnie walką zbrojną. Walką zbrojną i konspiracją, która objęła nie mniej ludzi niż ta liczba ludzi, która walczyła i konspirowała w czasie okupacji hitlerowskiej i sowieckiej w latach 39-45. Ponad 300 tysięcy ludzi walczyło w konspiracji i jakaś z nich część walczyła zbrojnie w lesie, ale także w partyzance miejskiej przecież. I to byli prawdziwi żołnierze polscy. To była kontynuacja polskiej armii. I teraz mówię Państwu o czymś, co mówiłem i robiłem jako minister obrony narodowej. Jeżeli my nie odbudujemy tej tradycji walki zbrojnej żołnierzy niezłomnych, to historią Wojska Polskiego będzie historia zdrady Jaruzelskiego i innych. My musimy to zrobić, dlatego, bo żołnierz nie może nie być dumny z przeszłości własnego wojska. Żołnierz poświęca swoje życie. Wstając rano, wie, że może nie dożyć wieczora. Na tym polega, że tak powiem, służba żołnierska. W związku z tym on nie ma miejsca na wahanie się w sprawach fundamentalnych. W sprawach fundamentalnych, moralnych, historycznych, duchowych, żołnierz musi mieć pewność, że walczy o słuszną sprawę. Jeżeli przestaje wierzyć, że walczy o słuszną sprawę, to się poddaje tak, jak się poddawali żołnierze radzieccy, ukraińscy, ale i ukraińscy uciekli na Krymie, wszyscy, tak. Prawda?
po prostu nie wierzyli w to, że bronią swojego państwa, bo nie wierzyli w to państwo, bo w ogóle nie wiedzieli, że mają jakiekolwiek państwo, prawda? Bliżej im było do Rosjan niż do własnego ukraińskiego przywództwa. Otóż jeżeli to ma być żołnierz polski, to on musi mieć jasną wizję własnej historii. Prawdziwą, ale jasną, oczywistą. I tutaj nie ma miejsca na to, żeby generałem polskim był pan Jaruzelski. Po prostu nie ma na to miejsca. Stąd jest problem degradacji. Znaczy nie ma możliwości, żebyśmy uznawali za generałów ludzi, którzy mają krew polską na swoich rękach. Nie ma możliwości, żebyśmy uznawali za wojsko polskie tych, którzy strzelali do kontynuatorów Armii Krajowej. Nie ma możliwości, żebyśmy chwalili i aprobowali awanse za stłumienie powstania poznańskiego, czy powstania gdańskiego, czy powstania radomskiego, prawda? Znaczy po prostu tu musi być absolutna jednoznaczność. Więc wracając do spraw tych enklaw, otóż my w dużym stopniu, moim zdaniem, oczywiście walka cywilna, oczywiście wychowanie dzieci, oczywiście to wszystko tak, żeby było jasne, ja nie przeciwstawiam walki zbrojnej oporowi cywilnemu. Uważam ją raczej za kontynuację i że najwyższą formę oporu narodowego, ale niezbędną. Niezbędną. Naród, który nie potrafi przeciwstawić się zbrojnie okupacji, po prostu będzie zniszczony duchowo, a potem fizycznie. I Polacy tylko dlatego, że potrafili po 6 latach okupacji sowieckiej i niemieckiej, jeszcze po zniszczeniu Warszawy, po Oświęcimiu Auschwitz, tak, po wszystkich tych straszliwych, tych jeszcze wygenerować z siebie siłę zbrojną, która autentycznie broniła ludzi, bo przecież było ileś tam, jak państwo wiecie, akcji, w których zdobywano więzienia i wyzwalano ludzi, którzy w tych więzieniach byli, czy kieleckie, czy radomszczańskie, prawda, czy inne. Tych więzień, które rozbrajano, było bardzo wiele. Było ileś akcji, które sprawiło, że oprawcy NKWD-owcy po prostu się bali atakować polskie rodziny. Było ileś tam działań, które sprawiały, że setki, jeżeli nie więcej, polskich gospodarstw rolnych przetrwały po prostu i nie zostały poddane kołchozom. Więc ten opór zbrojny miał wymiar realny. Tak samo opór Kościoła i tak samo opór harcerstwa. Nie uważam, żeby to, co Marek powiedział, było naiwnością. Choć oczywiście w tym działaniu, jak w każdym, w ramach właśnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z państwem totalitarnym, ono jest zagrożone taką oscylacją między likwidacją i kolaboracją. Prawda? I w drużyni, w jedynce też taka historia się działa przez cały czas. No, nie jest przypadkiem, tutaj mowa jest o Jurku Kijowskim, który miał olbrzymie zasługi dla powtórnego założenia odbudowy jedynki, no ale jego syn to jest znany państwu być może człowiek, który zakładał KOD. To jest jego syn. To jest syn Jurka Kijowskiego. Więc, Mateusz Kijowski, tak, Mateusz Kijowski. Więc to jest właśnie, znaczy to jest to ryzyko, że tak powiem, i to jest ta trudność, to jest to wyzwanie, że jeżeli chce się budować taką enklawę w państwie totalitarnym, to można albo utracić to narzędzie i tak się stało. Drużyna została przecież i gromada włóczęgów, bo tak to się nazywało, o czym pan mówił, czyli ten klub czy grupa instruktorów, starszych instruktorów jedynki, która przygotowywała się i przygotowywała młodszych harcerzy, bo po to powstała w 1969 roku gromada włóczęgów z jedynki, żeby przygotować kadry młodzieży na ten moment, kiedy
przyjdzie czas, żeby przywodzić narodowi walce o niepodległość, kiedy będzie można otwarcie walczyć o niepodległość. Wiem, że państwu może się to dziwne wydać, ale tam jest mój tekst z roku 75 opublikowany, a w którym to jest jasno powiedziane, więc to nie jest tak, że mówię teraz rzeczy, które sobie dodaję do przeszłości. My zakładaliśmy gromadę, czyli zespół instruktorów jedynki, po to, żeby wybierać ludzi spośród młodzieży zarówno w Warszawie, jak i innych miast i przygotowywać ich na czas, kiedy będzie można jawnie działać na rzecz niepodległości. I jak wiecie, taki moment w 76 roku uznaliśmy, że nadszedł i okazało się, że nadszedł naprawdę, że nasza diagnoza była trafna i że ona mogła zostać zrealizowana. I wtedy, został wybrany przez Ducha Świętego, a następnie przyjechał do Polski Jan Paweł II i wezwał nas wszystkich do tego, żebyśmy wreszcie wzięli, tak powiem, odpowiedzialność za własną ojczyznę. To mówił nie do ludzi, którzy nic nie rozumieli, nic nie wiedzieli, tylko do ludzi, którzy już byli przygotowani do tego, którzy już mieli przygotowane kadry, przygotowane narzędzia, przygotowaną koncepcję działania, którzy byli już gotowi do tego działania i już to działanie podjęli. Dlatego jego apel, niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, był tak nieprawdopodobnie skuteczny. Oczywiście siła jego wiary, siła jego wezwania, siła Kościoła, która za tym stała, była olbrzymia, ale już wtedy była siła w narodzie. Naród już był do tego gotowy. Także dzięki takim działaniom, o których tutaj pisze Marek Barański. Widzicie państwo, jak dobrze jest zignorować koncert Metaliki, która dzisiaj jest w Slain, albo Paradę Równości, która jest w Warszawie, i przyjść na spotkanie Klubu Historycznego. Dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy. Ja nie wiedziałem tego faktu o tym, że Mateusz Kijowski jest synem Janusza Kijowskiego. Janusz Kijowski, jego brat, też mający olbrzymie zasługi dla jedynki, a można powiedzieć, że przeszedł drogę jeszcze bardziej dramatyczną, dlatego że został chyba wyrzucony rok temu, ale był dyrektorem artystycznym teatru w Olsztynie, a został w latach 90. członkiem SLD. No, cena, którą zapłacił moralnie za, że tak powiem, napięcia, jakim został poddany, była jeszcze większa. W jedynce też zdarzali się ludzie, którzy na skutek niezdolności sprostania wyzwaniom komunistycznym się łamali, tak. No, takich sytuacji, kiedy rodzice byli znanymi opozycjonistami, a dzieci poszły w inną stronę, mamy mnóstwo. Ja z moich roczników, a to Kazimiera Szczuka albo na przykład Katarzyna Bratkowska. To są osoby, których rodzice mieli wielkie zasługi. Mecenas Szczuka, wielki człowiek. Gdzie te panie skończyły, wszyscy wiemy. Natomiast docieramy do momentu, kiedy w Radomiu, jak to pan ciekawie powiedział, dochodzi do powstania robotniczego i wtedy powstaje Komitet Obrony Robotników w Warszawie. Oczywiście nie będziemy tutaj o tych wszystkich aspektach mówić, natomiast mnie interesuje sam moment rozpoczęcia, ponieważ Piotr Naimski ten sam moment powołania komitetu wspomina w ten sposób, że to szerokie grono, do którego pan Piotr Naimski, starsi państwo, środowisko Jacka Kuronia, środowisko komandosów Adama Michnika, które należało, w tym momencie było takie spotkanie, gdzie dyskutowaliście sens powstania tego komitetu i decyzją gremialną
była, że nie, że to jest jednak za duże ryzyko, że tego nie trzeba robić, że władza to stłumi i tak dalej. I wtedy pan Piotr Naimski, jeszcze Jacek Kuroń, spotykacie się gdzieś tam sami i podejmujecie decyzję, pan pisze tekst i powołujecie ten komitet w kilku. No ja dotarłem do takiego spotkania z panem i z panem Piotrem Naimskim na YouTubie, to jest chyba z 96 roku, przepraszam, z 2016 roku, gdzie Piotr Naimski o tej sytuacji opowiada, że co innego jest stworzyć ten komitet w dużej grupie ludzi, a co innego jest, jak wy tworzycie to we trzech i resztę stawiacie w pewnym sensie przed faktem dokonanym i oni wtedy do tego komitetu się dołączają. I ja miałem takie, jak słuchałem tego wspomnienia Piotra Naimskiego, to miałem takie trochę skojarzenie z nocą listopadową i z sytuacją Piotra Wysockiego, który podrywa tych podchorążych w szkole podchorążych w Łazienkach i biegną zdobyć broń do arsenału przez cały trakt królewski. Na tym trakcie królewskich, wiedząc o tym, że są tylko podchorążymi wojskowymi bez jeszcze wielkiego doświadczenia, że muszą mieć prawdziwych wodzów, zatrzymują po kolei sześciu generałów Wojska Polskiego, którym proponują przywództwo. Ci generałowie wszyscy mówią, że co wy tu robicie, postradaliście zmysły. I tych wszystkich generałów kładą trupem. Oni wszyscy giną po kolei. Potem car stawia tam pomnik w 10. rocznicę wybuchu powstania. No i tak po prostu miałem takie skojarzenie, że wy żeście zrobili w pewien sposób tak samo. No, była jakaś grupa ludzi, która była autorytetami, do której należeliście. Byli od was dużo starsi, mieli po 50, 60, 70 i więcej lat, tak jak na przykład pani Steinsbergowa, tak? I wy żeście ten głos, który kazał jednak zachowywać się w sposób wyważony, nie zadrażniania stosunków z władzą i tak dalej, która oni mówili, żeby tego komitetu nie powoływać, zignorowaliście i powołaliście ten komitet, że tak powiem, mimo to. Dlatego chciałem zapytać, jak wyglądało podejmowanie tej decyzji? Czy wy mieliście świadomość tego, że możecie być na przykład zignorowani przez tą grupę, zmarginalizowani i że ten wasz pomysł, żeby jednak na przekór wszystkiemu ten komitet powołać, spali na panewce? O. Słuchajcie, to są konsekwencje, gdy się nie napisze porządnych wspomnień. Takie są konsekwencje. Słuchajcie, wszystko inaczej. No dobra. To w ogóle nieprawdopodobne, niesamowite. To w takim razie jak... krzyczę na Piotrka naprawdę. Jeżeli to jest nieprawda. Tak, to jest nieprawda, choć oczywiście pewne jakby problem, który pan sformułował, aha, ma pewną rację bytu, ale też inną. To ja do tego wideo, które się tutaj nagrywa, ja wmontuję fragment tego wywiadu z panem Piotrem Naimskim, żeby państwo mieli porównanie, no nie, ja czy ja głęboko wierzę, jak bardzo pokręciłem tą całą historię. Po nieudanym spotkaniu organizacyjnym u profesora Lipińskiego 12 września, nieudanym, dlatego że osoby ze znanymi nazwiskami tam zaproszone stwierdziły, że jest absurdalnie niebezpieczne i niemożliwe założenie jakiegokolwiek komitetu. My spotkaliśmy się we trzech, Antoni, Wojtek Onyszkiewicz i ja, i postanowiliśmy w tej sytuacji, no takiej dość trudnej, fiaska tak naprawdę, że założymy sami Komitet Obrony Robotników z taką nadzieją, że jeżeli nas będzie się zamknie, no to znajdą się następni, którzy wypełnią tę lukę, bo czują się zobligowani niejako moralnie, może trzej następni wariaci, którzy to będą kontynuowali. I z takim postanowieniem spotkaliśmy się jeszcze z Janem Józefem Lipskim i Jackiem Kuroniem w mieszkaniu Antoniego Libery. To też jest tutaj opisane, notabene przez Antka Liberę, przypomniane. I wtedy do tego już istniejącego komitetu ci dwaj się postanowili przyłączyć, a wtedy sobie daliśmy jeszcze
dodatkowo 2 czy 3 dni na zwrócenie się do kilku innych osób, notabene uczestników tego nieudanego spotkania ulipińskiego, z propozycją przyłączenia się do istniejącego komitetu. To jest istotna różnica psychologiczna. Zdecydować się o tym, że coś się współzakłada, a przyłączyć się do czegoś, co już jest. I oni taką mieli propozycję złożoną i część z nich się przyłączyła i tak 14 osób 23 września podpisało ten apel, którego autorem jest Antoni, który tam jakoś razem współredagowaliśmy. I ten Komitet Obrony Robotników, którego nazwę też Antoni, tak to się składa, został ogłoszony. Ale zostawmy. Dobrze, więc rzeczywiście wszystko wyglądało inaczej. Słuchajcie, od roku 1969 ludzie jedynki nie mieli, jak już wam powiedziałem, wątpliwości, że jesteśmy na drodze do powstania szansy na odzyskanie niepodległości. Że oczywiście to nie będzie jeszcze dzisiaj, to nie będzie jutro, nie będzie pojutrze, ale generalnie rzecz biorąc, komunizm już przeszedł swoje apogeum i weszliśmy w fazę schyłkową, która wymaga przygotowania kadrowego, tak żeby móc szansę, która się pojawi, nie widzieliśmy jak ona będzie wyglądała, oczywiście były duże dyskusje, czy to ma pole, czy wychowywać tych ludzi mamy do na przykład walki zbrojnej, czy do walki cywilnej, czy do politycznej. To jest jakby tutaj te spory wewnątrz naszego środowiska były bardzo skomplikowane i tak dalej, jak może kiedyś słyszeliście, w związku z tym mnie się oskarża, że wychowałem Che Guevarę, a Fidel Castro był moim kumplem i tak dalej, bo rzeczywiście między innymi też zajmowałem się, analizowałem działania partyzantki miejskiej, partyzantki wiejskiej w Ameryce Południowej. Tak, oczywiście, tak jak działania partyzantki polskiej po roku 45, bo szukaliśmy różnych narzędzi, różnych metod, różnych, że tak powiem, sposobów. Był taki moment, na przykład, nie wiem, czy jest tutaj wśród Państwa wielu warszawiaków, myślę, że nie, no ale może kilku, właśnie kilkoro jest, a zbudowano w latach 70. wraz z Gierkiem wielkie, wielkie, gigantyczne osiedle na południowym zachodzie Warszawy. Stegna, potem i za Stegnami przecież cały Ursynów, prawda? I w ramach budowy tego osiedla ci architekci młodzi, którzy to robili, chcieli i my się też, był taki moment, że się tym chcieliśmy zająć, chcieli znaleźć grupę ludzi, którzy obsadzą szkoły na tym osiedlu. I my myśleliśmy, może obsadzić te szkoły i poprzez wychowanie dzieci doprowadzić do tego. Tak jak się zajmowaliśmy analizą partyzantki, tak zajmowaliśmy się analizą możliwości wychowawczych. Szukaliśmy różnych narzędzi, ale wiedzieliśmy, że w zasięgu ręki naszego życia jest moment, kiedy to będzie niezbędne. I nie mieliśmy cienia wątpliwości, że środowisko, z całym szacunkiem dla zmarłej już pani Steinsbergowej, pana Jacka Kuronia, pana Adama Michnika, to są bardzo interesujące środowiska postkomunistyczne albo komunistyczne, a które niewątpliwie są naszymi rywalami. Niewątpliwie są naszymi rywalami, dlatego że po upadku ich działań w marcu 1968 roku ziemia im się usunęła spod nóg, dlatego bo ich rodzice zostali wyrzuceni z pracy, zostali pozbawieni możliwości działania i tak dalej, a całe ich działanie polityczne zawsze było nastawione na grę frakcyjną, na wewnętrzną rozgrywkę w partii komunistycznej. Nas nie interesowała rozgrywki w partii komunistycznej, chociaż oczywiście też nie zamykaliśmy na to oczu, ale punktem odniesienia naszego działania było wychowanie młodzieży polskiej, było, że tak powiem, działanie mas społecznych, a nie elit komunistycznych, bo nie elity komunistyczne były tymi, które zdecydują o losie Polski, tylko naród polski o tym zdecyduje. W związku z tym
patrzyliśmy na działania, które były zawsze nastawione na właśnie elity postkomunistyczne kolegów komandosów, z takim, delikatnie mówiąc, dystansem, już nie mówiąc o fundamentalnych różnicach ideowych, geopolitycznych, moralnych, religijnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to było zupełnie oczywiste. W związku z tym, gdy przyszedł bunt robotniczy w roku 1976, było dla nas absolutnie jasne, że to jest moment, w którym trzeba zacząć działanie publiczne. Oczywiście były fazy wstępne. Po marcu było powstanie w Gdańsku. To powstanie było przez nas na drobnym naszym odcinku wsparte przez nie tylko tam ulotki i tak dalej, ale przede wszystkim przez wielką ogólnopolską, a na pewno ogólnowarszawską akcję oddawania krwi dla nich. Była później wielka akcja konstytucyjna. Ona miała fundamentalne znaczenie, bo Kościół stanął za nią, prawda? Czyli protest przeciwko narzucaniu Polski sowieckiej, już do końca sowieckiej, nie udającej Polską, jak było dotychczas, ale wprost sowieckiej konstytucji. Tam chodziło o to, że Gierek chciał wprowadzić do konstytucji wprost zapis o wiecznej przyjaźni ze Związkiem Sowieckim. Naprawdę tak było. To może wam się wydawać dziwne, ale naprawdę tak było. Znaczy tak dziwne, nie dziwne, bo na przykład Kosiniak-Kamysz, jak państwo wiecie, a niestety poparł to też ktoś inny, dużo poważniejszy niż Kosiniak-Kamysz, uznał, że trzeba wpisać Unię Europejską teraz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. No, ja nie porównuję Unii Europejskiej ze Związkiem Sowieckim w żadnym wypadku. W żadnym wypadku nikt czegoś takiego tutaj nie słyszał, prawda? Nigdy czegoś takiego nie powiedziałem. To niemożliwe w ogóle, żebym coś takiego mógł pomyśleć nawet, nie tylko powiedzieć, ale nie ma wątpliwości, że tak powiem, no nieodpowiedzialność państwowa jest analogiczna z obu tych stron. Tam próbowano narzucić zupełnie sowiecką, także z wewnętrznymi rozwiązaniami, konstytucję. Wielki protest przeciwko temu objął setki tysięcy ludzi, którzy pisali listy protestacyjne. Taki list i my zorganizowaliśmy. Podpisało go ileś tysięcy ludzi i tak dalej, i tak dalej. Dochodziliśmy, że tak powiem, i patrzyliśmy, jak społeczeństwo, naród dojrzewa do gotowości pójścia otwarcie, z otwartą przyłbicą, że tak powiem, przeciwko komunizmowi. Dla mnie takim momentem przełomowym był taki wieczór, no to nie był wieczór, to była piąta godzina chyba, albo czwarta, coś takiego po południu. Siedziałem pod pałacem Stasica, gdzie pracowała moja żona, czekając na nią, i nagle widziałem, jak krakowskim przedmieściem w stronę Nowego Światu idzie tłum ludzi z czerwonymi sztandarami, z takimi spuszczonymi na dół głowami, a na tych transparentach było napisane, że tam ci Oszołomy czy wichrzyciele z Radomia i Ursusa muszą zostać ukarani, potępieni. I tak szło, tak kilka tysięcy ludzi, głowy mieli tak spuszczone, transparenty tak nosili, nieśli, i ja widziałem, jak oni się wstydzili. Po prostu najnormalniej w świecie wstydzili się, ale równocześnie nieśli te obrzydliwe, wymierzone przeciwko ludziom, którzy ich ratowali. Przeciwko ludziom, dzięki którym oni masło mogli jeść. Przeciwko ludziom, dzięki którym mogli kiełbasę jeść. Bo to przecież ci, którzy wtedy strajkowali, uratowali ich od głodu. Bo to ten protest przecież był protestem, który miał funkcję nie tylko kiełbasianą, ale narodową, ale społeczną, polityczną. I nie przypadkiem pan się spytał, dlaczego ja nazwałem radomski strajk powstaniem. No dlatego, że oni co zrobili pierwsze? Pierwsze co zrobili, to spalili Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli siedzibę władzy okupacyjnej. Dlatego to było powstanie, bo wiedzieli, jakiego wroga trzeba przede wszystkim zniszczyć. Nie protestowali tylko, żeby mieć kiełbasę, tylko żeby tę władzę usunąć raz na zawsze. I dlatego to było właśnie powstanie. I wtedy, siedząc pod tym pałacem Stasica, a pałac Stasica oddziela krakowskie przedmieście od Nowego Światu, i można powiedzieć, że zamyka krakowskie przedmieście, jest dużym gmachem i zamyka krakowskie przedmieście. I jak widząc, jak oni na mnie szły, zrozumiałem, że temu
tak powiem, sowieckiemu dążeniu do tak powiem, zniszczenia moralnego tych, którzy Polskę ratują, trzeba przeciwstawić autentyczne, spontaniczne, w głębi, że tak powiem, serca i duszy zawartą odpowiedź narodu polskiego. Czyli krótko mówiąc, tak jak oni jawnie, ale wstydząc się, potępiają robotników, którzy strajkowali, tak trzeba jawnie, z podniesioną głową stanąć za nimi i powiedzieć, że to są polscy bohaterowie, że mamy być solidarni z nimi, że sowieckiej przemocy trzeba przeciwstawić polską solidarność. I to było źródło decyzji o najpierw powołaniu akcji pomocy składającej się z drużyny właśnie harcerskiej. Po to tych ludzi wychowywaliśmy przez lata, żeby móc ich teraz rozesłać po całej Polsce, żeby zbierali pieniądze, żeby organizowali wszędzie adwokatów, żeby organizowali pomoc fizyczną, bo przecież tam zostały same kobiety. To były czasem matki, czasem córki, czasem żony, różnie to było, ale zostały same kobiety, mężczyźni poszli, kilkanaście tysięcy ludzi poszło do więzienia. Kilkanaście tysięcy ludzi. W samym Białostockim to było 2000 ludzi. Więc to była naprawdę masowa sytuacja, na którą trzeba było odpowiedzieć masowo, równie masowo. I po to wychowywaliśmy tych harcerzy przez te 8 lat, żeby teraz ich do tego właśnie użyć. I dzięki temu, że mieliśmy drużynę, dzięki temu, że mieliśmy gromadę, mogliśmy to zrobić od ręki, że tak powiem. I po procesie, pierwszym procesie ursuskim, który się odbył 17 lipca 1976 roku, podjąłem tę decyzję, żeby gromadę do tego użyć. Akurat Piotrek był wtedy w Szwecji. Chyba akurat go wtedy nie było, ale był Wojtek Onyszkiewicz, z którym razem to zrobiliśmy. No i szereg innych ludzi, no między innymi oczywiście Jan Olszewski, który wtedy był obrońcą tych robotników, a jego żona Marta Miklaszewska jako dziennikarka miała kontakt z dziennikarzami i mogła wspomóc akcję zbierania pieniędzy. Tam zaczęliśmy akcję zbierania pieniędzy, tam zaczęliśmy akcję organizowania adwokatów, tam zaczęliśmy akcję tworzenia siatki ogólnopolskiej organizującej pomoc wobec robotników. Konsekwencją tej siatki w pewnym momencie stała się konieczność powołania jawnego przedstawicielstwa, który nazwałem Komitetem Obrony Robotników. Nie dlatego i nasi koledzy z lewicy bardzo się tego wstydzili, uważali, że nie wolno tak, że wszyscy będą nas uważali za marksistów, że stajemy za robotnikami. A ja mówiłem, nie koledzy, jak to za... stajemy za robotnikami, bo oni za nas walczyli. Gdyby to byli kolejarze, to byśmy się nazwali Komitetem Obrony Kolejarzy, ale to byli robotnicy. W związku z tym nazywamy się Komitetem Obrony Robotników, bo to robotnicy tej władzy się przeciwstawiają, bo to oni skutecznie tę sowiecką władzę powstrzymali. W związku z tym ich trzeba dzisiaj bronić i trzeba powiedzieć, że ich się właśnie broni, że cały naród jest solidarny z tymi właśnie robotnikami. Przede wszystkim się zwróciliśmy do kolegów z ruchu. Była taka organizacja tajna, ruch powołana przez braci Czumów w 1969 roku, aresztowana w roku 70. Wtedy się odbył ich proces, wyszli między w 72, 73 roku. No i byli dla mnie, nie ukrywam, to oni, jeżeli już ktoś miał być autorytetem spośród ludzi wówczas działających, to oni byli autorytetami, no bo siedzieli w więzieniu za, jak Państwo wiecie, próbę wysadzenia pomnika Lenina i jego muzeum w Poroninie, więc szlachetny cel, rzeczywiście istotny, o tak, powiedziałbym, symbolicznie istotny, w związku z tym byli dla mnie punktem odniesienia. Zwróciłem się do Andrzeja Czumy i Stefana Niesiołowskiego poprzez Mariana Piłkę, no i niestety oni odpowiedzieli, że nie. Ja rozumiem, nie mam do nich pretensji, mówię to zupełnie, nie miałem wtedy i nie mam dzisiaj. Albo oni powiedzieli, że nie, że to może być prowokacja, że skutki, że, bo ja mówię, że jasno, chodźcie, wstąpcie razem, zbudujmy razem Komitet Obrony Robotników, zaczynamy jawną walkę przeciwko komunizmowi. Oni mówią, o nie kolego,
To może być prowokacja, ty na pewno masz rację, ty na pewno jesteś szlachetny, ale może ktoś cię podpuścił. Ujawnimy w ten sposób kadry narodowe, niepodległościowe i bezpieka łatwo nas wszystkich zwinie i w ten sposób, że tak powiem, no będziemy własnymi dentystami, prawda? Sami doprowadzimy do pozbawienia narodu najistotniejszych kadr. Ja na to mówiłem, nie moi drodzy, jesteśmy już po okresie konspiracyjnym. Oczywiście powielacze trzeba chować, oczywiście siatkę konspiracyjną trzeba zachować, ale naród jest już w tej fazie, że jest zdolny jawnie do przeciwstawienia się. Problem nie w walce małych grupek, tylko w odbudowie państwa polskiego przez tworzenie niezależnych instytucji społecznych. Stworzymy prasę, stworzymy szkoły, stworzymy partie polityczne, stworzymy związki zawodowe, a na końcu stworzymy Sejm. No, wydawało im się to troszeczkę naiwne, a tak jak panu to, co Marek Barański tutaj powiedział, ale ja w to po prostu głęboko wierzyłem, że to jest naprawdę możliwe i sam się dziwię, okazało się możliwe. Nie, to oczywiście panu bardzo gratulujemy, że tak się stało. Się nic z tym wspólnego nie miał ani Jacek Kuroń, ani Adam Michnik. Znaczy Adam Michnik miał coś wspólnego, bo było takie spotkanie, prawie nie to zapewne opisuje Piotrek, ale było takie spotkanie, na którym gdy mi odmówili koledzy z ruchu, no to wtedy rzeczywiście zwróciliśmy się do tak zwanej lewicy warszawskiej, czyli do Jacka Kuronia, Adama Michnika. Zjadłem pół ręki sobie, zanim to zrobiłem, ale zrobiłem. No bo dlaczego? Bo jeżeli się chciało organizować akcję masową, to trzeba było mieć narzędzie masowe. Jedynym narzędziem masowym poza Kościołem, który oczywiście miał inny wymiar, jedynym była Wolna Europa. Wolna Europa, Głos Ameryki, a Radio France International, prawda? To były te narzędzia, ale zwłaszcza Wolna Europa. Ale zwłaszcza Wolna Europa, które słuchało, no, co drugim domu słuchano, na wsi wszędzie. A w mieście, no tam różnie bywało w mieście, ale pi razy drzwi czytało nie mniej niż Trybunę Ludu na pewno, słuchało Radia Wolna Europa. W związku z tym, jeżeli się chciało działać masowo i publicznie, trzeba było mieć dotarcie do tego. No niestety miał dotarcie właśnie kolega Czuma, no ale oni współpracy odmówili, no i mieli dotarcie ludzieliści, tak, oni mieli dotarcie, to oni byli, że tak powiem, najbardziej faworyzowani przez Radio Wolna Europa, to na nich, że tak powiem, stawiała ówczesna administracja waszyngtońska, ale także brytyjska, żeby było jasne. BBC tak samo jak nawet mówię. Więc trzeba było mieć do nich dotarcie. W związku z tym rękę zjadłem, do Kuronia poszedłem i sytuacja wyglądała trochę podobnie do tego, co pan opisuje. Adam Michnik powiedział, wiecie co, ja mam zaproszenie od Sartra do Paryża, tak, wy zakładajcie komitety, jakie chcecie, z Jackiem, proszę bardzo, a ja jadę do Paryża. No i pojechał do Paryża z Panem Bogiem. Jacek był człowiekiem dużo bardziej rozumiejącym, co się dzieje. Dużo bardziej. Rzeczywiście on miał nieporównanie większe wyczucie i świadomość pewnego dynamizmu społecznego, ale też nie był wtedy jeszcze gotów i było tak, jak pan dalej to relacjonował, tylko nie Jacek, który w tym brał udział, tylko spotkaliśmy się z Antek Libera, Wojtek Onyszkiewicz, Piotrek Naimski i ja w takim gronie i powiedzieliśmy, że ponieważ nikt inny nie chce, to my to zrobimy sami, ale nie dlatego, że to są jakieś autorytety, którym się chcemy przeciwstawić. To był raczej problem pewnego realizmu, zbierania sił. No, będziemy mniejsze siły mieli, ale zdeterminowane, w związku z tym będziemy, mam nadzieję, dostatecznie skuteczni. I wtedy Jan Józef Lipski powiedział, a byłem przeciwny powstaniu warszawskiemu, ale ponieważ moi przyjaciele do niego poszli, to ja też się przyłączyłem, tak. I do was się też przyłączam. I jak on się przyłączył, to wtedy Jacek Kuroń się przyłączył. Ale taka była kolejność. Ale my ich o to nie prosiliśmy specjalnie. No to... Potrzebowaliśmy rzeczywiście dojścia do mediów. Po części...
Po części odpowiedział pan na pytanie, które gdzieś miałem tutaj następne przygotowane właśnie o ten sojusz z Lewicą Laicką, bo zastanawiałem się, jak harcerz z Czarnej Jedynki może współpracować z Walterowcem, który niszczył harcerstwo. Natomiast skoro panu odpowiedział, to już nie będziemy tego... Były takie dwa momenty w moim życiu, kiedy tak powiem, stałem na granicy, czy działanie, które podejmuję, a kompromis, który podejmuję, nie skończy się dramatycznie dla Polski i czy nie będę winny bardzo, tak powiem, dużych strat. I to był pierwszy moment. To był właśnie pierwszy moment, kiedy uznałem, że muszę ich do tego dopuścić, że musimy razem pójść, chociaż byłem w pełni świadom wszystkich różnic i dawaliśmy na szczęście temu wyraz. Ale byłem świadom, że cena może być bardzo duża, że oni się w ten sposób, że tak powiem, i Jacek to rozumiał, nikt nie, ale Jacek to rozumiał, że oni dzięki nam, że tak powiem, się będą unaradawiali, że tak powiem, że będą nabierali w oczach opinii publicznej pewnego pozoru, że tak powiem, patriotycznego, tak bym to sformułował. Tak, że taka groźba istnieje. No a drugi taki moment, w którym zastanawiałem się, czy robię dobrze, czy nie robię dobrze, to w nocy z 3 na 4 czerwca 1992 roku, kiedy podjęliśmy decyzję, no, żeby się rzecz toczyła tak, jak się toczyła, i że nie będziemy podejmowali żadnych innych działań, ale pan premier Jan Olszewski był w tej sprawie absolutnie jednoznaczny i nie wyobrażał sobie innych działań, jak tylko demokratyczne, związane z parlamentaryzmem, o, tak to sformułuję, żeby do końca już rzeczy nie dopowiadać. I w obu tych wypadkach powiedziałem sobie, no, jeżeli umierając będzie tutaj ciągle PRL bis, a nie wolna, niepodległa Rzeczpospolita, to będę miał poczucie wielkiej winy i wielkiej odpowiedzialności. Myślę, że po wyborach ostatnich mogę już powiedzieć, że to się przechyliło na taką stronę, w której tamte kompromisy okazały się, że tak powiem, skuteczne i pożyteczne, a nie szkodliwe. No tak, tylko to jest prawie 30 lat, no niestety to całe pokolenie musiało jeszcze przeżyć to wszystko. Już nawet nie chcę o tym mówić, bo to nie jest temat naszego spotkania. Ale to jest kluczowe. Tak, natomiast ostatnie pytanie, zanim państwu przekażę mikrofon i będziecie mogli pana ministra pytać, jest o agenturę. Od tamtych wydarzeń, od założenia KOR-u minęło przeszło 40 lat. Mamy dostęp do archiwów, do części dokumentów, oczywiście nie do wszystkich. Proszę powiedzieć, ile w waszym środowisku władza umieściła tajnych współpracowników, ilu mieliście, ile było kontaktów operacyjnych i co najważniejsze, bo bardzo często ta strona, która bagatelizuje istnienie agentury, no mówi, no, że to ci ludzie tam byli, żadnych informacji szczególnych nie przekazali, same niewinne i tak dalej. Jakie szkody poczyniła ta agentura, gdyby pan mógł jakieś przykłady przytoczyć takiej właśnie no, szkodliwej roboty, którą ludzie po prostu mieli, nie wiem, ponieśli jakieś osobistą krzywdę w wyniku działania tej agentury. Dobrze, za chwileczkę to zrobię, ale przedtem jednak chcę wrócić do tamtego problemu, bo chcę powiedzieć o jednej kwestii, która jest nieprawdopodobnie charakterystyczna dla konfliktu, różnicy czy sporu między środowiskiem postkomunistycznym i, jak to pan trafnie powiedział, środowiskiem dzieci i wnuków żołnierzy niezłomnych, bo tak jest. Rzeczywiście tak jest. W Polsce po roku 45 i także dzisiaj trwa taki właśnie spór. Taki spór. A spór między tymi to nie muszą być rodziny przecież fizyczne. To mogą być rodziny duchowe, to mogą być rodziny przez przekaz po prostu patriotyczny. Ale między wizją Polski niepodległej, która wywodzi się zarówno z Armii Krajowej, ale przede wszystkim z II Rzeczpospolitej, z niepodległej Polski, i później także z walki żołnierzy
niezłomnych i między ludźmi, którzy są spadkobiercami. Znowu to nie musi być, nie musi być dziedzictwo krwi, to może być dziedzictwo myśli, idei czy antyidei. No wszystko jedno, w każdym razie myśli jakiejś, prawda? Tych, którzy Polskę okupowali, z których duża część później różnymi etapami, no między od 56 roku, a 56, 68, 80, 89, prawda, tę partię komunistyczną porzucali. Porzucali naprawdę, bo przestawali wierzyć, albo porzucali, bo uznawali, że się szala przechyliła na drugą stronę i w związku z tym lepiej się przyłączyć do tych, którzy wygrywają, ale potem znowu, prawda, po roku 89 uznali, że warto wrócić do swoich korzeni, nie wiem, LTGB chyba, tak to trzeba powiedzieć dzisiaj, prawda, bo to dzisiaj ten neomarksizm Platformy Obywatelskiej się wyraża w antymoralności LTGB, no naprawdę oni wprost wzięli to na sztandary, no więc jak wzięli na sztandary, no to trzeba uznać, że to jest formacja lesbijsko-gejowsko-transwestycka, no w porządku, bo wybrali sobie taką formację, to taką niech mają, niech mają tego świadomość. Ten spór się odbywa. Otóż od początku, gdy poznałem to środowisko, a było to w roku 76, w marcu mniej więcej, powstał między nami pewien spór. I on czysto polityczny i on jest bardzo ciekawy. Króciutko to o tym powiem, naprawdę wrócę za chwileczkę do tego. Mamy czas, jesteśmy u siebie. Otóż, a wtedy w marcu 1976 roku ogłoszono to, co komuniści nazywali wyborami, czyli głosowanie do Sejmu PRL. Powstał wtedy problem, jak się zachowywać. Było już wtedy takie grono ludzi, którzy z różnych formacji, którzy się razem spotykali, żeby dyskutować, jak powinna się, czy jest jakiś wspólny model, w jaki opozycja się powinna zachować, chociaż różne rzeczy nas dzielą, czy znajdziemy jakąś taką wspólną formułę, czy też każdy będzie szedł swoją drogą. No i był tam między innymi Jacek Kuroń, szereg innych osób tam było. Byłem także ja i ja zaproponowałem, byłem jeszcze młody, naiwny, żeby było jasne, zaproponowałem, no słuchajcie, jedyne co można zrobić, to wezwać naród do bojkotu w sposób oczywisty. Wy, mówię do Jacka, macie wolną Europę. Jeżeli my tutaj to podejmiemy taką decyzję, podpiszemy się pod tą decyzją, prawda, nazwiskami. Wolna Europa to przeczyta, no to jak przeczyta to 1000 razy, no to będziemy mieli możliwość rzeczywiście sprawdzenia, jak to naprawdę jest. Ze swojej strony my obstawimy punkty wyborcze i będziemy sprawdzali, ile naprawdę ludzi poszło do głosowania i w ten sposób będziemy mieli obiektywny obraz, ile naprawdę osób popiera komunistów, a ile naprawdę osób jest gotowe przynajmniej na takim podstawowym poziomie przeciwstawić się aparatowi przemocy. No więc wybuchła wielka dyskusja, ja tylko mówię, nie, musimy zaapelować, żeby krzyżykami skreślać. 3 krzyżyki na 30-lecie PRL, tak mówię, słuchaj. Jeżeli ty chcesz 30-lecie PRL świętować, to świętuj, ale ja na pewno tego robić nie będę. No i niestety rozstaliśmy się, nie powstała żaden wspólny program, ale my to zrobiliśmy. Ale my to zrobiliśmy, wezwaliśmy oczywiście tam, może moja mama usłyszała, albo kolega, prawda, ten apel, no może więcej osób. Na przykład wezwaliśmy i zrobiliśmy takie sprawdzenie. No wprawdzie nie w tam 30 tysiącach tych punktów wyborczych, tylko chyba w 50 punktach wyborczych w całej Polsce, no ale pewien obraz już był. Lutek Dorn, który był wtedy młodym socjologiem, Ludwik Dorn, no, z którym się porobiło, to się porobiło, ale no bardzo mi przykro z tego powodu, no tak jak z niektórymi innymi kolegami, no tak bywa w życiu, no. Tak się z nim porobiło, ale wtedy był jeszcze innym człowiekiem. Zrobił do tego analizę socjologiczną i metodologię badania, a zebraliśmy wyniki i okazało się, że głosowało mniej więcej 55-60% społeczeństwa, a nie 97%, jak podała Trybuna Ludu. Za dużo, na pewno za dużo, no ale o 40% mniej niż mówili oni, więc jakby pewien miernik tego rzeczywisty był. Mówię o tym dlatego, że spór o wolne wybory
i o wagę decyzji demokratycznej narodu do dnia dzisiejszego jest fundamentalnym sporem między tym środowiskiem postkomunistycznym a środowiskiem niepodległościowym. Do dnia dzisiejszego. To się powtórzyło później, gdy powstała Solidarność. Oni za wszelką cenę nie chcieli dopuścić do wyborów Solidarności. Za wszelką cenę. Dlaczego? No wiadomo dlaczego. No Adam Michnik, jak Państwo wiecie, nawet zapisał się w Górze Kalwarii do mleczarni, żeby móc brać udział w wyborach, bo w wyborach w Solidarności mogli brać tylko członkowie Solidarności, czyli pracownicy. No więc on się napisał w tej mleczarni, żeby być pracownikiem, prawda, i przegrał wybory. I przegrał wybory. Podobnie inni koledzy. Nikt z nich nigdy nie został wybrany. Nikt z nich do okrągłego stołu nigdy nie został wybrany. Wolne wybory dla tego środowiska były po prostu śmiertelnym zagrożeniem. Dlaczego? Bo dopóki mieli pieniądze i dopóki mieli wsparcie medialne, te dwa narzędzia były 100 razy dla nich skuteczniejsze niż jakikolwiek fundament wyborczy. Dlatego jakby wtedy byli przeciwko wyborom, w okrągłym stole byli przeciwko wyborom, poszli na układ polityczny, który przecież nie miał nic wspólnego z wyborami. Był pewnym kompromisem politycznym. Można być za, można być przeciw, różnie go oceniać, prawda? Ja byłem przeciw, no ale przecież nie były to żadne wybory, no. Dostali 35% i koniec, i już, prawda? Więc to z wyborami nic wspólnego, nie miało, ale miało olbrzymią funkcję w przygotowywaniu następnych wyborów i w takim przekształceniu gospodarczym Polski, że po dzień dzisiejszy za to płacimy. Bo plan Balcerowicza wprowadzili ludzie, którzy tworzyli tak zwany sejm kontraktowy. Oni głosowali za planem Balcerowicza, a plan Balcerowicza zniszczył przemysłowo-gospodarczo Polskę. To właśnie plan Balcerowicza to zniszczył, prawda? W związku z tym wybory wolne, które nastąpiły 2 lata później, jesienią 1991 roku, już były wyborami, w których społeczeństwo zostało nauczone najstraszliwszego, że tak powiem, no coś, co było ciosem naprawdę, nie będę porównywał, żeby się to później, tak powiem, nie odbiło publicznie, ale naprawdę olbrzymi cios. Wolne wybory były dla Polaków synonimem niepodległości. Jak Państwo wiecie, a rząd emigracyjny uchwalił, że wróci do Polski i trofea, symbole władzy. Insygnia, tak. Insygnia. Insygnia władzy niepodległej Rzeczpospolitej wrócą do Polski po wolnych wyborach. Bo to wolne wybory sprawią, że Polska odzyska niepodległość. Otóż dramat Okrągłego Stołu polegał na tym, że wolnymi wyborami nazwano po prostu kontrakt polityczny. Nazwano to wolnymi wyborami. Ludzie od tego czasu przestali chodzić do wyborów, bo uznali, że to jest fałsz, że to jest kłamstwo, że to jest oszustwo. Jeszcze zrobiono taki numer, jak Państwo wiecie, że w trakcie głosowania zmieniono ordynację, ponieważ Polacy skreślili całą listę, tak zwaną krajową, z komunistami na czele. W związku z tym wymuszono na tam... Radzie Państwa chyba. Nie tam Radzie Państwa. Jakiej Radzie Państwa? To Rada Państwa robiła to, co kazał Kiszczak z Jaruzelskim. No tak, była tylko formalnym narzędziem. Tam przy Okrągłym Stole został stworzony, w Magdalence została stworzona tam grupa porozumiewawcza, jakoś tak to się nazywało, która się składała z jednej strony z Jaruzelskiego i z Kiszczaka, a z drugiej strony z Wałęsy, Geremka i Mazowieckiego. I oni zdecydowali o tym, że będą, Rada Państwa tylko to podpisała, Rada Państwa, no formalnie, tak. W systemie komunistycznym była do tego, żeby to podpisywać, a nie żeby coś decydować. Nie, taka rada. Myśli Pan, że Jaruzelski pozwolił komuś decydować? Nie, no wiadomo, że to taka paprotka była. No, o właśnie. Tak. O właśnie. I powtórzono raz jeszcze głosowanie na tych ludzi, których Polacy skreślili. I od tego momentu do roku 2019 do wyborów szło 40% Polaków. Po raz pierwszy 2 tygodnie temu liczba głosujących przekroczyła 45%. Tyle czasu płaciliśmy za to, co wtedy zrobiono w świadomości narodowej.
a odkręciliśmy to tylko przez wiarygodność tych ostatnich 4 lat. Ze wszystkimi problemami, ułomnościami i dyskusyjnymi decyzjami itd., itd. Ale generalnie rzecz biorąc, tak powiem, rząd Prawa i Sprawiedliwości pokazał swoją wiarygodność i tylko dzięki temu, tak powiem, tamten bagaż, tamto doświadczenie straszliwe, tamten cios w świadomość narodową został wyeliminowany. A spór dotyczy wyborów. Wolnych, demokratycznych, tak jak spór w sprawie sędziowskiej dotyczy wyborów właśnie. Czyli czy sejm, czy przedstawicielstwo narodowe ma prawo zmieniać elity, które chcą decydować same z siebie, być, że tak powiem, samowładnym władcą i panem. Czy ma prawo, czy nie ma? Czy naród rządzi, czy rządzą elity samowybieralne? To jest podstawowy spór. Abstrahuję od problemów ideowo, tam religijno-moralnościowych, tak powiem, z kolegami ze środowisk postkomunistycznych. I w tym sporze od początku do końca jedynka i formacja niepodległościowa jakby opierała się na zasadzie wolnych wyborów. Mówię to także dlatego, że bardzo wielu, zwłaszcza ludzi, którzy są związani z takim nie tyle tradycją, ile mentalnościowym myśleniem piłsudczykowskim, mówią, powinna być dyktatura, potrzebna jest dyktatura, żeby wziąć za mordę i wszyscy robili, wtedy będzie dobrze. Guzik będzie. My jesteśmy w Polsce większością. Kartka wyborcza jest największą siłą, jaką mamy. Największym naszym zagrożeniem jest to, że Polacy nie pójdą do wyborów, a pójdą elity, które przez te 50 czy 70 lat Polską rządziły. I dlatego, że zniechęcono Polaków do wyborów, my przegrywaliśmy kolejne wybory, bo Polacy przestali wierzyć w uczciwość polityków. I żeby to odzyskać, dopiero 4 lata dały, że tak powiem, początek, ale to jest początek. A teraz mogę na pana pytanie odpowiedzieć. Pytanie. Tak. Pytanie było o agenturę w KOR-ze. Zamienimy się za mikrofonami, proszę bardzo. Dobrze, proszę bardzo. Proszę państwa, chcę, żebyście państwo sobie zdali sprawę, że to jest pytanie, przepraszam, proszę się nie urazić, naiwne. Od roku 1939 Polska była dziesiątkowana, szatkowana, mordowana, nasycana agenturą. PRL nie było żadnym państwem, było strukturą agenturalną od góry do dołu. W bardzo wielu kluczowych dziedzinach życia, z całym szacunkiem dla wszystkich dziennikarzy, reżyserów, artystów i tak dalej, nie można było w ogóle uzyskać rzeczywiście skutecznej, dobrej pracy, nie wiem, w telewizji, radio i tak dalej, jeżeli w takim lub innym zakresie nie podjęło się współpracy agenturalnej. W przemyśle, nie wiem, ciężkim, w przemyśle obronnym, w elektronice, w bankach i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, zrozumcie państwo, stopień agenturalności przez te 70 lat jakby nastąpił gigantyczny. W związku z tym trzeba sobie zdawać sprawę, że ponieważ obrona agentury, właśnie dlatego, że on był tak duży, była niesłychanie skuteczna, co pokazano dowodnie w 1992 roku, gdy obalono rząd Jana Olszewskiego, prawda? I gdy wszystkich, którzy byli zaangażowani w dekomunizację, obrzucono, no nawet nie błotem, tylko jakimś nieprawdopodobnym zwaliskiem błota, tak bym powiedział, prawda? Spod którego wydawało im się, że nigdy się nie wygrzebiemy, prawda? Tylko zostaniemy tam wbici w ziemię, ale to jest też niedocenienie polskiego narodu i mentalności polskiej. To jest też nieświadomość tego, że oczywiście to nam utrudnia pracę, ale nie uniemożliwia, dlatego że tak powiem, zaufanie do działań niepodległościowych jest w Polsce po prostu olbrzymie.
olbrzymie. I oczywiście zawsze się coś przyklei, zawsze coś utrudni, zawsze coś ograniczy, zwłaszcza, że te media ciągle funkcjonują i ciągle te działania podejmują. Więc no nie ma takiego, jak Państwo wiecie, artykułu w Superekspresie, Fakcie, TVN-ie, Gazecie Wyborczej na mój temat, który by nie był obelżywy. Nie ma. Nie ma. Od dziesięcioleci. Tak jak nie było takiego artykułu w Trybunie Ludu, który by nie był wobec mnie obelżywy, prawda? Więc to jest, to są działania, to samo dotyczy przecież tego Jarosława Kaczyńskiego i bardzo wielu innych ludzi. To są działania systematyczne, które przez pokolenia mają utrwalić obraz ludzi nienawistnych. No mnie, jak wiadomo, kapie krew z paznokci, bo zjadam małe dzieci, prawda, zwłaszcza komunistyczne, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego też to pytanie o agenturę w tym zakresie, w taki sposób sformułowane jest, powiedziałbym, w jakimś sensie drugorzędne, bo działanie agenturalne mediów jest nieporównanie skuteczniejsze i istotniejsze niż tamto, o którym pan pyta. Ale oczywiście ono miało miejsce, to w ogóle jest bezdyskusyjne. Gdy pan pyta w naszym środowisku, to chciałbym też wiedzieć, o co pan pyta. Czy pan pyta o KOR, czy pan pyta o tych, którzy KOR zakładali, czyli o środowisko harcerskie? Szeroko pojęte o środowisko KOR. Te osoby, które były decyzyjne, które miały wpływ na wasze działania, które wyrządziły, z tego co pan wie, największe szkody i na czym te szkody polegały? Czy agenturalność tutaj? Tak. Tylko że agenturalność ma bardzo wiele faz i bardzo wiele kształtów. Niekoniecznie trzeba było być odnotowanym w rejestrze tajnych współpracowników, żeby podejmować działania bądź kierować politycznym działaniem na rzecz komunistów. Jeżeli się zwalczało ideę wolnych związków zawodowych, a w zamian za to uważało, że należy zakładać komisje robotnicze na wzór hiszpański, prawda? Bardziej Adama Michnika, ale przejęty przez Jacka Kuronę, tak, ale głównie Adama Michnika, bo Adam Michnik był zafascynowany modelem hiszpańskim. On, ponieważ to był, Państwo zapewne mniej się tym zajmowali, był taki ruch eurokomunistyczny, bardzo istotny w latach 70. w partiach komunistycznych zachodnioeuropejskich, wychodzący z założenia, będący, no można by powiedzieć, przed polem pierestrojki. To w myśli komunistycznej nie jest ewenement, ale oni głosili hasło, że można poprzez wybory wolne doprowadzić do komunizmu. Czyli krótko mówiąc, że można tak przekształcić społeczeństwo ideowo, mentalnie, gospodarczo, że samo zagłosuje na komunizm, tylko trzeba się odpowiednio dostosować do tego społeczeństwa. Trzeba pewną formułę ideowo-gospodarczą odpowiednią przyjąć. No i jak Państwo wiecie, całkiem nieźle im idzie, prawda? Całkiem nieźle im idzie i naprawdę jest to realne zagrożenie. No więc to Adam Michnik był raczej, tak powiem, tym człowiekiem, który tę ideę wnosił, a Jacek Kuroń to przejął. Tak, Jacek Kuroń to przejął, ale to nie była, w mniejszym stopniu była to jego idea, więc nie trzeba było być akurat zarejestrowanym jako tajny współpracownik, chociaż nie decyduje, czy tak było, czy tak nie było. Za to w mediach, za to w bankach, za to w strukturach administracyjnych, to ma znaczenie kluczowe. I ma to takie znaczenie po dzień dzisiejszy. Rzeczywiście, no także zresztą w aparacie wojskowym, w aparacie policyjnym.
tam wszędzie, gdzie są te struktury, bo w aparacie politycznym to, tak powiem, jest to, to się przejawia w ideach i koncepcjach politycznych i łatwo to zdefiniować bez względu na to, czy ktoś jest zarejestrowany, czy ktoś nie jest zarejestrowany, bo jeżeli ktoś dzisiaj, a mamy do czynienia z taką sytuacją, jasno mówi, że wojska amerykańskie w Polsce to są kontynuacją okupacji sowieckiej w Polsce i należy je traktować tak jak wojska sowieckie, a to właśnie koledzy z, jak to się nazywa, z Konfederacji, o, pan Braun i reszta głosili przez cały czas, prawda, przez cały czas swojej kampanii, że tragedia smoleńska i śmierć prezydenta i ten, to jest skutek działania CIA. No to jeżeli ktoś takie idee głosi i taką działalność proponuje, to to jest, bez względu na to, czy on jest zarejestrowany, czy on nie jest zarejestrowany, czy był kiedyś, czy nie był, ja tego nie wiem, ale to jest działalność rosyjska po prostu i już. To jest działalność szkodliwa dla państwa polskiego. Tak samo jak z tymi, jak słusznie pan powiedział, zamiast związków zawodowych, robotniczymi komisjami w momencie strajku w 1980 roku, bo to rozbijało jedność, uniemożliwiało stworzenie Solidarności, sprawiało, że tak powiem, opanowanie przez komunistów takich wysepek, wyodrębnionych wysepek buntu i opozycji byłoby możliwe. A Solidarności dzięki temu, że była powszechna, dzięki temu, że zostały zrobione tam wybory, nie można było zniszczyć. Można było ją sterować, można było na czele postawić Wałęsę, można, za to zapłaciliśmy wielką cenę, ale zniszczyć nie można było. I nie tylko dlatego, że była powszechna, tylko dlatego, że udało nam się przeforsować latem 1981 roku powszechne wybory w Solidarności i powstała kadra kilkuset tysięcy ludzi, bo jak państwo wiecie, wybory były od dołu robione. Czyli żeby być wybranym do Komisji Krajowej, trzeba było być najpierw wybranym w swoim zakładzie pracy, w swojej mleczarni. Ten biedny Michnik, jak przegrał w tej mleczarni, to już wiedział, że nie będzie nigdy wybrany do władz naczelnych, rozumiecie? Bo na tym polegała ta struktura. Trzeba było z własnego zakładu być wybranym, żeby być, przejść do góry. Nie można było pominąć własnego zakładu. Bo musieli ludzie, którzy z tobą pracują, ciebie ocenić i ciebie wybrać. I to sprawiło, że przeżyliśmy stan wojenny. Ta kilkuset tysięczna kadra ludzi, którzy oczywiście, i oni się tam połamali, i to, iśmy, to jest jasne, ale to było kilkaset tysięcy ludzi, którzy przenieśli, że tak powiem, program Solidarności do dnia dzisiejszego. Więc czy była agentura? Tak, no w naszym najbliższym środowisku mieliśmy no przynajmniej zidentyfikowanych dwóch tajnych współpracowników. Jeden zaszkodził bardzo, dlatego że obiecał, że wydrukuje czwarty numer głosu i wydrukował, zamieniając w najważniejsze strony na teksty dokładnie przeciwne. Na teksty dokładnie przeciwne i rozpowszechnił jakby fałszywy numer głosu, który właśnie głosił pochwałę układania się z komunistami. Więc tak, takie sytuacje oczywiście się zdarzały, ale powtarzam jeszcze raz, w wymiarze politycznym to szkodliwość działania Lecha Wałęsy była jasna przynajmniej od czasu Okrągłego Stołu i niepotrzebnym było do tego, znaczy oczywiście to, że był zarejestrowany, to, że donosił na własnych kolegów w pracy, prawda, i tak dalej, ma olbrzymie moralne znaczenie, no olbrzymie, to w ogóle jest bezdyskusyjne. Jednoznacznie pokazuje, że był od początku człowiekiem, który był wprowadzony do Solidarności po to, żeby nią na rzecz komunistów sterować. I tak było z bardzo wieloma przywódcami ówczesnych strajków. To nie tylko była kwestia jednego Lecha Wałęsy, jak państwo wiecie, Jurczyka także, prawda? Jurczyk także był tajnym współpracownikiem niestety i to było częstsze zjawisko, ale siła Solidarności dzięki swojej masowości i dzięki właśnie temu procesowi wyborczemu była tak wielka, że ta agentura jej moim zdaniem nie powstrzymała. Najbardziej dramatycznym politycznie faktem, który
zaciążył na historii Polski, nie był nawet stan wojenny, ale okrągły stół. Okrągły stół, z niego się wydobywamy po dzień dzisiejszy. Z niego się wydobywamy po dzień dzisiejszy. I też znowu, przepraszam, dopowiem już na końcu. I też znowu to środowisko, które, no powiedzmy, niepodległościowe, spotykało się od 1985 roku. I dyskutowaliśmy przygotowania do Okrągłego Stołu i podział wśród nas był oczywisty. Część była za Okrągłym Stołem, stole, część przeciwko. I było jasne, że tak powiem, że on będzie kosztował. To ta dyskusja była między nami otwarta. Wiedzieliśmy, że tak będzie. I ci, którzy się na to godzili, no musieli mieć tego świadomość. Poproszę mikrofon, bo ten drugi odmówił posłuszeństwa, go naprawię w międzyczasie. A teraz przyszedł czas na Państwa pytania, więc... Witam serdecznie. Chciałbym się zapytać Pana takie pytanie, które męczy wielu patriotów od wielu lat. Dlaczego nie opublikował Pan aneksu WSI? Dlatego, że ustawa Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej mówi, że to jest obowiązek, który spada na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej do spraw WSI miał obowiązek dopilnować, żeby ten raport został napisany, znaczy żeby przeprowadzone zostały postępowania składające się zarówno z przesłuchań funkcjonariuszy, jak i innych osób, żeby zostały odnalezione dokumenty, żeby został napisany tekst i żeby został przekazany prezydentowi Rzeczpospolitej. A obowiązkiem prezydenta Rzeczpospolitej jest opublikować ten tekst. I ten obowiązek do dzisiaj jest w mocy. Do dzisiaj nikt tego obowiązku z prezydenta Rzeczpospolitej nie zdjął. Następne pytanie. Jeszcze jedna taka uwaga przy okazji. Nie jest prawdą, jeśli pan sobie wyobraża, że ja mam pod biurkiem, pod stołem ten raport. Tak nie jest. Nie mam go. Istnieje tylko jeden egzemplarz i on jest u pana prezydenta. W głowie, no wie pan, to jest 800 kilkadziesiąt stron. Kilka rzeczy z tych 800 stron mam w głowie rzeczywiście, ale nie każde zdanie, nie każde zdanie. Że pan kilkakrotnie już miał groźby, bo według pana kierowano i jeżeli pan na przykład z jakiegoś powodu zniknie, a wielu patriotów nie ufa obecnemu prezydentowi, to raport też zniknie razem z panem. Rozumiem, że celem tego pytania jest uzyskanie odpowiedzi, że może nie pod biurkiem, tylko pod szafą, tak? No więc ja panu na takie pytanie nie odpowiem w żaden inny sposób, jak ten, w który odpowiadałem dotychczas, wie pan? Dlatego, że na pewno nie dyskusja publiczna, ale nawet nie dyskusja prywatna jest miejscem do takich rozważań. Mogę tylko panu powiedzieć, że na pewno ta wiedza nie zniknie i zapewniam pana, że jest ona dzisiaj nieporównanie głębsza i nieporównanie szersza i nieporównanie istotniejsza niż była te, ile to będzie, 12 lat temu. Zapewniam pana. I ona nie zniknie. Odwrotnie, ona jest wzbogacana każdego dnia i poszerzana każdego dnia. Następne pytanie od państwa. Ja tylko tak odnośnie tych ostatnich wyborów chciałem tylko się zapytać właśnie o tą Konfederację, czy nie uważa pan, że to jest trochę marnotrawstwo tych jakby bardzo prawicowych młodych ludzi? Czy PiS nie mógłby jakby wyjść naprzeciw i aż tak nie zwalczać, czy nie mógłby się skupić na zwalczaniu PO-wców raczej niż prawicowych Konfederacji? No.
Mam inne zdanie niż pan na ten temat. I to takie bardziej, myślę, skomplikowane, pozwólcie mi to powiedzieć szerzej. A po pierwsze, bardzo, bardzo się cieszę, że w tych wyborach, chociaż to już było wcześniej, ale no cała tak powiem, reakcja społeczna na program Wojsk Obrony Terytorialnej o tym świadczyła, ale i w tych wyborach ujawniło się takie silne dążenie narodowe i dążenie do odbudowy ruchu narodowego w Polsce. Bardzo z tego się cieszę, jestem z tego dumny, mam nadzieję, że będzie z tego wielki dla Polski pożytek, dlatego, bo już najwyższy czas przejść do porządku dziennego, nie likwidując historii, znaczy nie zmieniając historii nad sporami Piłsudczycy, Dmowszczycy, to jest moim zdaniem oczywiście odnośnie historii istotne i pozostanie i to się nie zmieni, ale jeżeli chodzi o definicję obecnych wyzwań, zagadnień i problemów Polski, w żaden sposób moim zdaniem nie da się tego kontynuować. Nie jest prawdą, co mogło być prawdą, co mogło być, na pewno było prawdą w 1914 roku, że trzeba było wybrać, czy sojusznikiem naszym są Austro-Węgry i Niemcy, jak zdecydował Piłsudski, czy też, że sojusznikiem naszym jest koalicja francusko-rosyjska, prawda, jak zdecydował Dmowski. No więc ten spór dzisiaj jest absurdalnym sporem, dlatego że on nie ma swojej kontynuacji, dlatego bo naszym przeciwnikiem jest sojusz rosyjsko-niemiecki. Koniec. Już. I on jest widoczny gołym okiem, każdy może go zobaczyć, tak dalece, że nie ma kłopotu z zobaczeniem go pan prezydent Donald Trump, tylko mniej więcej raz na miesiąc o nim opowiada głośno albo na tweetach, albo w kolejnych swoich wystąpieniach, zwłaszcza kiedy koło niego siedzi pani Merkel, to z dużą radością opowiada jej, jakim to skandalem jest to, że Niemcy finansują zbrojenia rosyjskie, prawda? I jako przykład słusznego działania za każdym razem, zwróćcie uwagę, pokazuje Polskę za każdym razem, żeby pani Merkel było przyjemniej, prawda? I żeby wszyscy słyszeli, co on sądzi o polityce niemieckiej i co sądzi o polityce polskiej. No więc to już jest przeszłość interesująca i tak dalej, ale to już jest przeszłość. Jeżeli ktoś dzisiaj reaguje na sprawę ukraińską, tak jak mieli pełne prawo reagować Polacy w roku 1950, to po prostu, znaczy albo jest idiotą, albo nie rozumie, że wybiera między tym, czy wojska rosyjskie będą stały na Donie, czy na Bugu. No to jeżeli ktoś woli, żeby wojska rosyjskie stały na Bugu, no to niech walczy z Ukrainą, no proszę bardzo. Ale ja będę wzmacniał Ukrainę, bo chcę, żeby wojska rosyjskie stały na Donie, a nie na Bugu. No to jest 2 i 2 jest 4 po prostu. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to co ja mam zrobić? No? To nie zmienia oczywiście tego, że obowiązkiem Rzeczpospolitej jest wymuszenie na władzach ukraińskich wreszcie i potępienia i wyciągnięcia prawnych konsekwencji w związku z ludobójstwem wołyńskim. No, to w ogóle jest bezdyskusyjne. Bezdyskusyjne, tylko że jedno nie może, że tak powiem, blokować drugiego. Państwo ukraińskie jest Polsce potrzebne, bo oddziela nas po prostu jest buforem od Rosji i koniec, już. Problem jest głębszy moim zdaniem, znaczy naprawdę głębszy i tak dalej, ale nie chcę teraz o tym szczególnie mówić, bo to jest jakby rzecz bardziej skomplikowana. Tam są duże, znaczy nigdy nie było tak propolskiego ruchu na Ukrainie, jak jest obecnie. Warto sobie to uświadomić. My powinniśmy to wykorzystać po to, żeby izolować i wyeliminować tych banderowców, którzy, że tak powiem, próbują upowszechniać, kontynuować antypolskie i ludobójcze sposoby myślenia Ukraińców o Polsce. No to jest oczywiste zupełnie. No, ale wracając do rzeczy, więc cieszę się bardzo z takiej szansy na odrodzenie ruchu narodowego w Polsce, ale warunkiem tego jest właśnie wyeliminowanie, mówię oczywiście o polityce, a nie o czymkolwiek innym, z tego sposobu myślenia,
że tak powiem, takiego, takich, takiej, takiej, tak powiem, rosyjskiej próby za wszelką cenę stworzenia z ruchu narodowego ruchu rosyjskiego. Bo to jest istota problemu, z którym się spotkaliśmy podczas tych wyborów. Ludzie, którzy, że tak powiem, próbowali powoływać się na ideologię narodową, byli ludźmi, którzy otwarcie mówili, że ich przywódcą jest Putin. No to, że tak powiem, co to ma wspólnego z myślą narodową? To co to ma wspólnego z Romanem Dmowskim? Znaczy, słuchajcie, różne rzeczy można powiedzieć o Romanie Dmowskim, ale był to najbardziej, przepraszam, że to powiem, bo to czasami jest w dzisiejszych czasach niezręczne, najbardziej europejski polityk polski, jakiego w ogóle nasza historia znała do czasu Jana Pawła II, prawda? Znaczy, no to w ogóle, to jest człowiek, dla którego mentalność rosyjska była jedną z najbardziej, że tak powiem, odrażających rzeczy, o czym pisał nieustannie, mówił, pisał i tak dalej, i tak dalej. Za to uważał, że jakby dzięki temu, że jest sojusz francusko- i angielsko-rosyjski, to Polska znajdzie się przy stole negocjacyjnym po stronie zwycięzców i po stronie tych, którzy pokonają Niemcy, a Niemcy uważał za najstraszliwsze zagrożenie dla Polski i już. No ale to przecież on stworzył armię, no, z całym szacunkiem dla bohaterstwa Legionów. Jestem oczywiście po stronie bohaterstwa Legionów, z całym szacunkiem dla POW. To wielkie osiągnięcia były, no tylko że Legionów było około 20 tysięcy, a armia Hallera miała 100 tysięcy. No taka była różnica, no. Tylko że Legiony nie miały żadnego czołgu, a armia Hallera miała 100 czołgów. Legiony nie miały żadnego samolotu, a armia Hallera miała samoloty. Znaczy, znaczy, powtarzam, naprawdę, jeżeli chodzi o Piłsudskiego, absolutne szapoba i tak dalej, nie byłoby niepodległej Polski bez jego zwycięstwa pod Warszawą. To jest w ogóle absolutnie oczywiste i o tym zawsze trzeba pamiętać. I dlatego mówię, kontynuowanie tamtego sporu dzisiaj w innej sytuacji geopolitycznej, innej sytuacji narodowej, innych wyzwaniach, innych problemach jest bez sensu, ale ruch narodowy nie może rozwijać się jako ruch putinowski, bo to jest aberracja. Bo to jest aberracja, jak Korwin-Mikke mówi, że naszym największym przyjacielem jest, no ale wiemy, pan macha ręką, tylko że to on jest szefem tej konfederacji. No to wie pan, Nie, to nie jest tylko jeden. Tam niestety jest więcej takich osób, które w podobny sposób myślało i w podobny sposób działało. Ale powtarzam jeszcze raz, na pewno nie ma problemu zwalczania ruchu narodowego. Odwrotnie, trzeba odbudować polski ruch narodowy. Za to nie można pozwolić na to, żeby on został przejęty przez dywersję rosyjską. No a to się stało w trakcie tych wyborów i dlatego trzeba było, wystąpić przeciwko nim, ale zapewniam pana, na pewno Prawo i Sprawiedliwość nie działało ostrzej wobec tych ludzi niż wobec pana Donalda Tuska. Gwarantuję to panu, dlatego, bo pan Donald Tusk jest, że tak powiem, uosobieniem, tak powiem, dwoistości działania. On tyleż samo złego robi na rzecz Tuska, co na rzecz drugiej strony, więc on tutaj gromadzi obie strony i upostaciowuje oba zagrożenia dla Polski. Mówimy o tym jasno, mam wrażenie. Kto z państwa jeszcze chciałby? Proszę bardzo. No to wie pan, przepraszam, muszę to dopowiedzieć, przepraszam, bo to nigdy tego nie mówiłem, dotąd może tutaj w Dublinie powiem, będzie to ciekawe. Proszę państwa, jeżeli Staszek Michalkiewicz, którego znam od wielu, wielu dziesięcioleci, mówi, że Polsce grozi okupacja żydowska, to jest aberracja i prowokacja. I już. Bo różne rzeczy można mówić. Znaczy w ogóle wszystko można mówić, jak ktoś chce. Za to ma wyłącznie funkcję prowokacyjną. Wyłącznie. Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia. Naprawdę to nie jest tak, że Netanjahu zamierza się przenieść do Polski i rządzić Polską. Naprawdę. Ani jego koledzy. I nie mają żadnych na to szans, żeby było jasne. A żadnych, najmniejszych, nawet gdyby chcieli. Za to
Oczywiście takie sformułowanie, taki język, okupacja żydowska, powiedziany publicznie w mediach jako program polityczny, że to nam grozi, no wyłącznie daje możliwość całemu temu establishmentowi medialnemu, prawda, pokazywanie Polaków jako antysemitów. No, to trzeba mieć po prostu źle w głowie, żeby coś takiego robić, no. Albo nie mieć źle w głowie. No bardzo, powtarzam jeszcze raz, mówię o człowieku, którego znam od wielu lat i którego coś takiego nigdy nie podejrzewałem, ale to po prostu jest szkodliwe już. I nieprawdziwe. Pan Grzegorz Braun podobnie, tak. Nie, atak pana Grzegorza Brauna na Wojska Obrony Terytorialnej, prawda, na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, na siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, to przepraszam najmocniej. To znaczy się, że my mamy się zdać na wojska rosyjskie, tak? No Niemcy tak robią, tak. No Niemcy swoją armię rzeczywiście rozkładają jak mogą, no. I mamy zrobić to samo? Mamy pozwolić, żeby Rosjanie wchodzili coraz głębiej, wzięli Krym, Donbas, żeby poszli dalej? To jest rozwiązanie dla Polski? No to trzeba po prostu chwileczkę pomyśleć, o czym się mówi i do czego się dąży. Panie ministrze, ja mam takie pytanie. Czy kiedy poznamy końcowy raport odnośnie katastrofy smoleńskiej? I czy nasi sojusznicy mogą nam pomóc w rozwiązaniu tej katastrofy, na przykład udostępniając zdjęcia satelitarne z tamtego okresu? I czy winni tej tragedii kiedykolwiek poniosą odpowiedzialność karną? Najprościej mi jest zacząć od końca, jeśli pani pozwoli, dobrze? A dlatego, że nie mam o to pretensji, że pani miała jasność, naprawdę żadnej. Bo tak jest prowadzony, polityka medialna jest między innymi tak prowadzona, że pani naprawdę może o tym nie wiedzieć. Naprawdę. Ale też jest pewien stereotyp, który kazał przez te 8 lat myśleć Polakom, że niemożliwe jest ukaranie tych ludzi i nie wierzyć w to, że to się zmienia, bo TVN mówi inaczej, bo Gazeta Wyborcza mówi inaczej i tak dalej, a niestety telewizja publiczna o tym milczy, co się naprawdę dzieje. A wczoraj, nie, przedwczoraj chyba, był ostatni dzień procesu pana Arabskiego. Człowieka, który był, no może nie wiem, czy głową i duszą, ale na pewno rękoma. Ale na pewno rękoma w tej sprawie. I no, mam nadzieję, że zostanie on skazany, bo trudno mi jest sobie wyobrazić, że po dostarczeniu tego materiału dowodowego, który dostarczyłem i który został tam odczytany i zaliczony przez sąd w poczet materiału dowodowego, w którym sam pan Arabski nagrany na taśmie mówi, że tak, ach, proszę bardzo. Nic nie warto było robić, niech tam sobie lecą, nie ma zapasowego samolotu, żadna instrukcja HED, ja jej w ogóle nigdy w życiu nie czytałem, po co czytać, podpisałem, ale nigdy nie czytałem, nie wydawałem żadnych w tej sprawie i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, gdy przyznaje się do tego, że przynajmniej nie dopełnił obowiązków, które na niego nakładała ustawa i które na niego nakładało prawo, żeby zabezpieczyć wylot pana prezydenta. Więc trudno mi jest sobie wyobrazić, żeby nie został w tej sytuacji skazany. Jest oczywiście możliwe, że to skazanie będzie takie, jak chcieli prokuratorzy. To jest niestety możliwe, czyli że będzie w zawieszeniu. Czyli że wyrok będzie w zawieszeniu. To jest możliwe, bo niestety problem z prokuraturą od czasu do czasu w różny sposób się ujawnia, więc to jest możliwe, ale trudno, powtarzam, mi jest sobie wyobrazić, żeby nie poniósł, znaczy żeby nie został skazany. A w tej sprawie złożyłem takich zawiadomień chyba z 15 już i one się toczą, także przeciwko panu Tuskowi. Także przeciwko panu Tuskowi z artykułu 129, czyli zdrady dyplomatycznej. I on jest regularnie przesłuchiwany, to postępowanie się toczy i mam nadzieję, że rychło wejdzie także do sądu. A materiał dowodowy w sprawie pana Tuska jest tak samo bezsporny, jak materiał dowodowy w sprawie pana Arabskiego. Za to rzeczywiście jest tak, że o tym mało się mówi i mało się wie. To jest osobna dyskusja, czy to dobrze, czy to źle.
Nie wiem, czy warto to rozważać, bo te kwestie są dosyć skomplikowane. Jak Państwo wiecie, istnieje taki problem jak spoistość elektoratu i mobilizacja elektoratu. I często bywa tak, że zbyt ostre stawianie niektórych spraw prowadzi do, że tak powiem, takiego dużej solidarności i dużej mobilizacji. Jak mówię, to jest sprawa bardzo dyskusyjna, zwykle w takim wymiarze takim społeczno-wizerunkowym ja padam ofiarą takiego sposobu myślenia, ale ja pani powiem, ja nie mam nic przeciwko temu, ja mogę paść ofiarą, byle on został skazany, wie pani, naprawdę, mi to nie przeszkadza. Naprawdę. Więc i tak samo jego szef. Jeżeli chodzi o termin, no to w olbrzymim stopniu raportu końcowego w sprawie Smoleńska, w olbrzymim stopniu zależy od tego, kiedy skończą pracę nasi współpracownicy amerykańscy właśnie. My współpracujemy z trzema grupami ekspertów zagranicznych. Dwie grupy to są Amerykanie. Jedna to jest właśnie Uniwersytet Wichita, który ma największy jakby ciężar wziął na siebie. Drugi zespół jest zespołem skupionym wokół profesora Bieniędy. I wreszcie jest trzeci, no nie wprawdzie w Irlandii, bo to nie jest część Zjednoczonego Królestwa, skupiony wokół pana Franka Taylora, angielskiego badacza katastrof lotniczych i jego kolegów ze Skandynawii. Ale najważniejszy, na który czekamy, to jest właśnie wynik prac zespołu amerykańskiego. Oni się zobowiązali, że do końca roku zakończą pracę. Jeśli zakończą pracę do końca roku, to na początku przyszłego roku będzie raport, bo my już w istocie czekamy wyłącznie na ich pracę. Z naszej strony, no nie powiem, że wszystko zostało zrobione, no bo każdego dnia różne nowe szczegóły, bardzo zresztą istotne, dochodzą, docierają i ta sprawa na pewno będzie pogłębiana nawet po końcowym raporcie, bo to jest, ona obejmuje tak nieprawdopodobną ilość problemów w Polsce samej, ale także w Rosji i poza Rosją i poza Polską, że można by powiedzieć, że jest sprawą no, jeszcze rozleglejszą albo nie mniej rozległą, jeśli chodzi o ilość wątków, jak Katyn. Naprawdę bardzo dużą, bo dotyczy tego problemu, o którym rozmawialiśmy. Dotyczy stopnia zinfiltrowania agenturalnego aparatu administracyjno-wojskowo-policyjno-politycznego w Polsce. W dużym stopniu, bo to, że decyzja była z tamtej strony, to nie mam wątpliwości, ale część narzędzi była ludzkich wykorzystana z tej strony. No to też nie ma wątpliwości. No przecież była cała wielka operacja, którą przeprowadzono łącznie z dekretem prezydenta Federacji Rosyjskiej po to, został wydany oficjalny dekret prezydenta Federacji Rosyjskiej w styczniu 2009 roku po to, żeby Tu-154 było remontowane w tych, a nie w innych zakładach rosyjskich. W konkretnych zakładach w Samarze u pana Deripaski. I cała wielka operacja była, w którą byli zaangażowani no przynajmniej 6 generałów w Polsce, no i wielu pułkowników i tak dalej, no ale oczywiście wszystko było ułożone po stronie rosyjskiej, żeby wymusić, żeby remont był w tym, a nie w innym miejscu. Czyli krótko mówiąc, żeby ten samolot był rozkładany i składany i odpowiednio preparowany w konkretnym zakładzie. I takich rzeczy jest po prostu multum, naprawdę bardzo dużo. Więc powtarzam, raport końcowy będzie dotyczył bezpośrednio kwestii śmierci, ale prace zapewne będą jeszcze długo w Polsce przez odpowiednie organy kontrwywiadu, myślę, że prokuratorskich, być może także innych, prowadzone. Za to jedna rzecz już się kluczowa wyjaśniła i ona ma już status obiektywny, dlatego że nie tylko polscy
eksperci znaleźli materiały wybuchowe na tym wraku, ale także angielscy ostatnio, dwa miesiące temu, w laboratorium w Kent, które jest częścią instytucji, Instytutu podległego Ministerstwu Obrony Wielkiej Brytanii. Tam przesłano, zostały fragmenty, znaczy pobrane próbki z tego samolotu i oni stwierdzili na 50 próbkach, z 50 próbkach na 29 stwierdzili obecność trotylu i dwóch innych materiałów wybuchowych, więc to, że samolot został zniszczony na skutek eksplozji, nie ulega już wątpliwości. My zidentyfikowaliśmy miejsca, w których ta eksplozja nastąpiła, została zrobiona mapa rozrzutu szczątek ludzkich i tak dalej, i tak dalej. To już jest zrobione bardzo, bardzo precyzyjnie, więc czekamy już tylko na ostatnie weryfikacje ze strony naszych współpracowników w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie nam bardzo w tej pracy pomagają. Na różne sposoby, także takie, o które pani pytała. Tutaj jeszcze jedno pytanie jest. Dzień dobry, ja się chciałem tak zapytać, mógł pan opowiedzieć, tak, jakie miał prywatne doświadczenia ze służbami bezpieczeństwa? Prywatne doświadczenia? No jakiekolwiek pan chce opowiedzieć, bo podobno były powszechne. Ale, no to, ale prywatne doświadczenia? Bo nie, jakiekolwiek, powiedzmy, przyszedł ktoś po prostu do pana i tak powiedział, że jestem służby bezpieczeństwa i chce się coś od pana dowiedzieć. Jak ktoś może powtórzyć, bo ja nie zrozumiałem. Proszę wybaczyć, przepraszam pana. O prywatne doświadczenia ze służb. Dobra, dobra, no. O prywatne doświadczenia. No nie wszyscy mają tak gadane jak. Ale jakie prywatne doświadczenia? No powiedzmy, że spotkał się pan z kimś po prostu. Nie mówię jakkolwiek. Podobno by, podobno sam pan powiedział, były powszechne, czyli trudno uwierzyć, że pan. Szanuję i lubię kobiety. No to też. No to cokolwiek ja pan chcę opowiedzieć o tym. To ja panu a to nie dobrze, tylko, nie tylko. Jedną historię, państwu jedną historię. Dobrze? Proszę bardzo. Proszę. Nie wiem, czy to jest akurat to, o co panu chodzi, ale ponieważ jest ciekawa, to powiem. A jak państwo może słyszeliście, w 1991 roku, gdy powstał rząd Jana Olszewskiego, pan premier zaproponował mi, a wtedy, bo przedtem była inna, ale wtedy zaproponował mi objęcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ja to przyjąłem, bo zgadzałem się z jego diagnozą, że od dłuższego czasu się tą prawniczką zajmowałem i że mam zespół ludzi, no może niewielki, ale w ogóle jakiś w tej sytuacji, w której wszystko jest nam, że tak powiem, obce i wszystko jest w tym aparacie państwowym dla nas zagrożeniem, no to ja mam przynajmniej tych 15 ludzi z harcerstwa, z jedynki, którzy pracowali ze mną przynajmniej od 1969 roku. A więc no, zaufany, prawda, mogę się odwrócić, wiem, że mi nie wbiją sztyletu w plecy, no, z którymi mogę taką pracę podjąć, a rzeczywiście no, takiej sytuacji nikt inny nie miał, więc wyraziłem na to zgodę. Mniej więcej po miesiącu, chyba minął miesiąc mojej pracy w MSW, tam różne rzeczy były robione i tak dalej, sekretariatu dowiedziałem się, przyszła do mnie pani z sekretariatu i powiedziała, że chcą się ze mną spotkać, chce się ze mną spotkać dwóch ludzi z wywiadu. Wtedy Ministerstwu Spraw Wewnętrznych podlegały służby specjalne cywilne. Teraz służby specjalne nie podlegają Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, one służby są wyodrębnione w osobny pion. Wtedy zarówno wywiad, jak i kontrwywiad podlegał Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. No i ja mówię, proszę bardzo, możecie wpuścić tych dwóch panów, no, przeczytałem sobie najpierw oczywiście życiorysy, to okazało się, że to są ludzie jeszcze ze służby bezpieczeństwa, z aparatu niemieckiego, znaczy nakierowanego na no, niby rozpoznanie, ale tak naprawdę współpracę ze Stasi, współpracę ze środowiskami niemieckimi. Oni weszli i powiedzieli, panie ministrze, my się bardzo cieszymy, że pan właśnie do nas przyszedł, nasi koledzy to się pana bali, ale my jesteśmy, zawsze byliśmy za panem i będziemy za panem i chcielibyśmy, żeby pan nas poparł, bo pan rozumie zagrożenie niemieckie, jest poważne, no i tak rzeczywiście jest poważne, to jest prawda, faktycznie.
Wszyscy myślą tylko o rosyjskim, nikt nie myśli o niemieckim, a to poważny problem, zwłaszcza, że jest duża penetracja stacji, zarówno w samych Niemczech, jak i w Polsce, więc to jest poważna sprawa. Mówię, tak, panowie, macie w tej sprawie wiedzę. Tak. I my, to wie pan, to my byśmy chcieli panu coś pokazać, jeżeli pan pozwoli, tak żeby pan zobaczył, jak wygląda prawdziwa rzeczywistość w Polsce i prawdziwe możliwości naszej służby. Ale, proszę bardzo, panowie. A ten gabinet ministra spraw wewnętrznych jest mniej więcej tej wielkości. Do dzisiaj jest ten sam. No mniej więcej tej wielkości, co na sala. No to mówią, dobrze, to pani się niech pan tu poczeka, my za chwileczkę przyjdziemy. I wchodzą we trzech. Było dwóch, teraz wchodzą we trzech. I mówią, panie ministrze, to jest nasz współpracownik ze Śląska, chcieliśmy panu go przedstawić. I przedstawiają mi mnie, po prostu mnie, takiego samego człowieka jak ja, identycznego, toczka w toczkę, tylko inaczej ubranego, ale identycznego jak ja, takie same włosy, miałem wtedy jeszcze długie włosy, bo to było 27 lat temu, takie same włosy, taka sama broda, brodę miałem jeszcze, i tak dalej, i tak dalej. Identycznie. Ukłonił się, powiedział, panie ministrze, mogę się odmeldować, ale proszę bardzo, proszę. Oni powiedzieli, dziękujemy panie ministrze, nie widzę. Oni mi chcieli pokazać, że mogą mnie szantażować w każdym momencie. W każdym momencie. Że mają mojego osobowtóra i mogą zrobić co chcą. Następnego dnia nie wróciłem z pracy. Ale to pokazuje, że tak powiem, mentalność, sposób myślenia, sposób działania i potencjał tamtych służb. Nie wiem, czy o taką historię to panu chodziło, takie doświadczenie, czy o inne, ale... To się pytanie nasuwa automatycznie, gdzie jest ten facet? Ten, który wyglądał tak samo jak pan. Czy pan... Pół roku temu spotkałem go, na promocji jednej z takich bardzo religijnych książek, bardzo religijnego wydawnictwa w bardzo religijnym mieście. Żyję. Żyję. To świetnie. Ja tak. No właśnie, tak jak to w tej książce o papieżu i antypapieżu, który był prawdziwy, a który był fałszywy. Jest sposób na sprawdzenie tego. A znaczy, poza tym, że nie ma tak wspaniałej żony jak ja, prawda? Czyli mojej żony, to także ma inne wady, jeżeli chodzi o wykształcenie. No i wie pan, nigdy nie uprawiał skoków do wody jak ja. Czyli można na trampolinie. Jest do wyeliminowania natychmiast. A ja nie tylko to robiłem kiedyś, ale robię nadal. To już w takie żartobliwe tony żeśmy weszli, no to tak sobie myślę, że przypomniał mi się taki dowcip z czasów PRL-u, kiedy generał Jaruzelski już praktycznie stracił całość zaufania społecznego i jacyś doradcy mu powiedzieli, że zyskałby może, gdyby przeszedł Wisłę po prostu po wodzie, tak jak Jezus Chrystus, i on trenował długo i nadchodzi ten dzień, gdzie lud Warszawy wyszedł tam na most Łazienkowski i od strony Powiśla i od strony Saskiej Kępy mnóstwo ludzi i Jaruzelski ubrany w biały garnitur zaczyna pięknie iść po wodzie, a tam siedzi sobie dwóch po prostu takich wędkarzy już lekko podchmielonych. Jeden mówi do drugiego, mówi zobacz, patrz, premier mówi, a pływać nie umie. więc tutaj pewnie tak samo w przypadku... jest inna wersja tego. Tak? Tak. A opowie nam pan? No ale zna pan ją, nie? Nie. Tak. Po palach. A tak, to tak. Będziemy pewnie, szanowni państwo, powoli kończyć, natomiast skoro weszliśmy już na te tematy takie dzisiejsze, to ja mam ostatnie pytanie z geopolityki, z sytuacji, w której znajduje się dzisiaj Polska, ponieważ w związku z rozmieszczeniem wojsk amerykańskich w Polsce, ze zwiększaniem... O zwiększanie tego kontyngentu, naszych planów.
Jak to jest w tej układance między Polską a Stanami Zjednoczonymi? No bo oczywiście my z jednej strony mamy interes w tym, żeby tutaj te wojska amerykańskie były, one odstraszają Rosję. A przynajmniej tak długo, dopóki nie zbudujemy armii, która będzie... Tak, to jest z jednej strony. To zadanie, które w Konstytucji jest zapisane. Jasne, to jest... Bo w Konstytucji jest zapisane, że tym czynnikiem aparatu państwowego, który ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo i całość terytorialną Rzeczpospolitej, jest Wojsko Polskie. Tak. I nikt tego obowiązku z wojska nie zdejmie. Ale niestety dzisiaj oczywiście Wojsko Polskie nie jest w stanie tego robić. Trzeba z tego zdawać sprawę. Nie byłoby w stanie sprostać atakowi rosyjskiemu i stąd konieczni są sojusznicy. I to jest nasz interes. Ale potrzeba nam według przeglądu strategicznego, który został przeze mnie zrealizowany w 2017 roku, 10 lat. Tak, i to jest nasz interes, żeby były wojska amerykańskie. Natomiast nie łudźmy się, że wojska amerykańskie są tylko tutaj dlatego, że Polska jest takim wspaniałym krajem o pięknej historii i w ogóle demokracją, tylko też jakiś interes w tym mają. I teraz moje pytanie dotyczy tego, jaki tu jest balans między tymi dwoma interesami, kto komu robi większą łaskę, bo z tego wynika moc i wpływania jednego kraju na drugi. Czy Fort Trump na przykład, o którym się mówi na przykład, że to Polacy mają go wybudować, czy jeśli Amerykanie mają tak wielki interes, żeby być tutaj w tej części Europy, nie powinni sfinansować sami? No właśnie, jakie tutaj są proporcje, jak ta relacja między nami wygląda, mówiąc językiem już bardzo kolokwialnym, kto tu komu większą łaskę robi? Czy my wpuszczając Amerykanów na własny teren, czy oni broniąc nas przed Rosją? No najprościej rzecz biorąc, można by powiedzieć w ten sposób. Gdybyśmy nie doprowadzili do tego, a za to pełną odpowiedzialność ponoszę ja, że została podczas szczytu NATO w 2016 roku podjęta decyzja obecności wojsk NATO i w tym samym czasie podpisaliśmy układ międzypaństwowy ze stroną amerykańską, równoległy, osobny, że poza wojskami NATO i poza obecnością wojsk amerykańskich w ramach wojsk NATO będzie dodatkowa brygada, ciężka brygada amerykańska w Polsce. Gdyby tego nie było, to dzisiaj prawdopodobnie żadnych wyborów byśmy nie wygrali. Żadnych. Dzisiaj prawdopodobnie, znaczy ja bym pewno był, bo pan by tutaj był, pan by na pewno mnie zaprosił, prawda, i ja bym na pewno tutaj do państwa przyjechał, to jest zupełnie jasne, ale w wojsku rządziliby ci sami ludzie, którzy rządzili za Komorowskiego, za Kwaśniewskiego, za innych, kupowalibyśmy właśnie S-400, a bylibyśmy po prostu na łasce i niełasce rosyjskiej. Z tego trzeba sobie po prostu zdawać sprawę. Gdy pana mnie pyta o bilans czy balans, to on jest taki. I to bardzo jest jasne i oczywiste. Dla Stanów Zjednoczonych z chwilą powstania i umacniania się z każdym rokiem układu francusko-niemieckiego i równolegle tego, co się nazywa sojuszem kontynentalnym, czyli Francja, Niemcy, Rosja, Chiny, a Polska jest głównym sojusznikiem uniemożliwiającym wyrzucenie Stanów Zjednoczonych z Eurazji. A jeżeli Polska nie zostanie obroniona, to Stany Zjednoczone w przeciągu 5-10 lat najdalej zostaną po prostu wyrzucone z Eurazji. Czyli dla Stanów Zjednoczonych jest to kwestia dominacji na świecie. Ale dla Polski to jest kwestia istnienia państwa polskiego. Taka jest różnica. Taka jest różnica. Stany Zjednoczone, nawet jak stracą Eurazję, to będą nadal potęgą światową, będą nadal dominowały w obu Amerykach, będą nadal miały sojusz z Zjednoczonym Królestwem, będą nadal miały Australię, Nową Zelandię, będą nadal panowały na morzach i otaczały wyspę euroazjatycką. Nadal. A Polska nie będzie istniała jako państwo niepodległe. Będzie istniała tak jak PRL, może się nazywać dowolnie,
ale będzie PRL bis. Taki jest ten balans, o którym pan pyta. I jeżeli ktoś z tego nie zdaje sprawy, to niech, że tak powiem, nie zajmuje się polityką. Bo to jest, to stoi, taka jest stawka tej gry. To, co my mamy wybudować, jeżeli do tego dojdzie, a mam nadzieję, że dojdzie, bo sam ten plan kształtowałem. I bardzo mi na tym zależy i w ogóle jest to, znaczy, jeżeli w ogóle cokolwiek dobrego w życiu zrobiłem, to to. Otóż to, co wybudujemy, zostanie w Polsce i nigdy z Polski nie wywędruje. Ani te szkoły, ani te szpitale, ani te koszary, ani te poligony. Nikt nigdy nie zabierze. One nadal będą w Polsce i wojska amerykańskie wyjdą, a dzieci polskie się tam będą uczyły, Polacy będą tam leczeni, a wojska polskie na tych poligonach będą ćwiczyły. I tymi drogami będą polskie samochody i polscy żołnierze, ale także cywile jeździli. W związku z tym to nie jest żadna, znaczy to jest taki wydatek, który jest korzystny dla obecności wojsk amerykańskich i jest korzystny dla Polski i Polsce się wielokrotnie spłaci. A my, powtarzam, potrzebujemy co najmniej 10 lat na stworzenie siły militarnej, jeżeli będziemy mieli taki wzrost gospodarczy, jaki mamy, i taki system, i takie rządy, jakie mamy. Pod tym warunkiem oczywiście, na stworzenie takiej siły, która będzie zdolna odstraszać Rosję. To nie jest tylko kwestia naszej siły militarnej, to jest także kwestia ustrukturalizowania Międzymorza, czyli zespołu państw od Morza Bałtyckiego przez Morze Czarne do Adriatyku. To jest kwestia uniezależnienia się od energetyki rosyjskiej, właśnie między innymi dzięki Międzymorzu. To jest kwestia tego, żebyśmy byli na tyle mocni, by sojusz niemiecko-rosyjski nas nie zniszczył po prostu, a oba te państwa nie ukrywają, jakie są ich intencje wobec Polski. Tyle. Szanowni Państwo, będziemy powoli kończyć dzisiejszy wieczór. Znaczy, oczywiście można się przenieść do innego państwa wtedy, ale ja lubię mieszkać na Bielanach pod Laskiem Bielańskim. Chciałbym nadal tam mieszkać. Bardzo ładne miejsce. Śliczne. Pewnie, że tak. Na Żoliborzu są ulice takie śliczne, takie topole, a w topolach taki deszcz, jak gdy przyjdzie wieczór, świecą światła elektryczne i tak się czuję, jakbym miał 13 lat. Tak, ale Ludwik Warski kiedyś o tych okolicach przed wojną pisał. Ale słuchajcie, w Lasku Bielańskim są robaczki świętojańskie. W sierpniu jest ich w ogóle jak morze jest, naprawdę. No tam uczęszczał przed wojną młody Jaruzelski do szkoły ojców Marianów. Niestety to jest prawda. Jest pytanie, czy ten, który umarł, to jest ten sam, który uczęszczał do tej szkoły. Ale chcę coś powiedzieć, bo dużo to spotkanie... dużo tych takich podobnych... Bo to spotkanie miało swoje spotkania wcześniejsze z niektórymi z Państwa. A widziałem się przy okazji z kilkoma z Państwa, w tym z Panem. A i Pan... Wszystko jedno, czy z panem, czy nie z panem. I z tym panem tam z tyłu. O. I jeszcze z jedną panią. I ktoś z tych państwa, nie jedna z tych osób, tylko ktoś z tych państwa, spytał mnie o ustawę 447. I powiedział, że no ja tego pytania to panu publicznie nie zadam, bo jakbym zadał, to by wszyscy mnie zakrzyczeli i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, żebyście państwo tego kogoś nie zakrzyczeli. Ja chcę o tym powiedzieć, bo myślę, że trzeba o tym powiedzieć, bo inaczej to spotkanie mogłoby jakby nie poruszyć tych podstawowych spraw, które są częścią naszej publicznej debaty po prostu. I dobrze, że są częścią tej publicznej debaty. Otóż największą zaletą ustawy 447 jest to, że ona wywołała tę wielką w Polsce debatę i zobligowała, doprowadziła do tego, że dwaj ludzie, którzy reprezentują najważniejsze czynniki władzy w Polsce, czyli pana premiera i prezesa partii rządzącej pana Jarosława Kaczyńskiego, zobligowały do jasnego, wielokrotnego
publicznego stwierdzenia, że Polacy żadnych nie będą z racji tej ustawy płacili odszkodowań, roszczeń, zobowiązań i tak dalej. Nigdy, że ta sprawa jest zamknięta, skończona i to Polakom się raczej należą pieniądze w związku z II wojną światową, a na pewno Polacy nie będą płacili za mienie bezspadkowe i ta deklaracja jest deklaracją nie do wycofania. Nie do wycofania. Była składana tak jasno, tak zdecydowanie, tak publicznie, że jest nie do wycofania. A chciałbym Państwu uświadomić, że sprawa tych roszczeń nie jest sprawą, która się urodziła rok temu wraz z ustawą 447. Przypomnijcie sobie, co mówił pan prezydent Komorowski, że pieniądze z Lasów Państwowych przeznaczy na te właśnie roszczenia. I to był rok 2009. A przecież jeszcze wcześniej jego wysłannik, pan Bartoszewski, podpisał uchwałę, czy tam zobowiązanie terezińskie. A jeszcze wcześniej, w roku 2000, ta sprawa była przedmiotem nacisku ze strony senatorów amerykańskich na rząd AWS-u. Ta sprawa nie jest nowa, ta sprawa jest dawna i powtarza się bardzo często, ale po raz pierwszy została tak jasno postawiona, że doprowadziła do jednoznacznego, rząd AWS-u mówił coś kiedyś o tym, pan Geremek mówił coś jako minister spraw zagranicznych o tym, a może rząd SLD coś o tym mówił, pan Rosati, który był ministrem spraw zagranicznych. A może rząd Platformy Obywatelskiej coś o tym mówił? Przecież pan Bartoszewski razem z panem, jak on tam się nazywa, Tuskiem, prawda, pod dywan to wkładali. Nikt o tym nic nie wiedział. Nikt nie wiedział, że przyjeżdżają tutaj delegacje, że przysyłane są listy, że pisane są artykuły w prasie amerykańskiej, że jest lobby, a jest koło nawet, prawda, w Senacie czy tam w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Krótko mówiąc, że ta sprawa, że nikt o tym nic nie wiedział. Teraz nie tylko, że o tym cała polska opinia publiczna wie i zajmuje jednoznaczne stanowisko, ale także władze Rzeczpospolitej jednoznacznie powiedziały, że się na to nie zgadzają. I to jest największa zaleta i największa wartość tego, co się w tej całej sprawie stało. Nie to, że te roszczenia są, bo one od dawna jest lobby żydowskie, które dąży do tego, żeby to zrobić. Ale może się wreszcie narodzi lobby polskie, które będzie tak samo skutecznie przeciwko temu walczyło, bo jak Państwo wiecie, ta ustawa jest ustawą, która jedynie stwarza pewne możliwości, ale ona nie zobowiązuje do niczego na szczęście. I tego, czy ona stanie się narzędziem, które pozwoli wymuszać jakieś kwoty, czy nie, zależy od państwa i zależy od władz Rzeczpospolitej i od nikogo innego więcej. Nigdy, ani razu podczas całego procesu negocjacyjnego w sprawie wojsk amerykańskich w Polsce i wojsk natowskich w Polsce, a ja je prowadziłem, nie było ani mrugnięcia okiem, ani cienia sugestii, że relacje nasze ze Stanami Zjednoczonymi mogą być uwarunkowane tym, czy Polska coś zapłaci, czy nie zapłaci. Nigdy, ani razu. A powtarzam jeszcze raz, sam byłem człowiekiem, który prowadził te negocjacje. Więc to nie ma związku z naszym sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi. To ma związek oczywiście z siłą lobby żydowskiego w Stanach Zjednoczonych i z jego możliwościami, ale polskie lobby może być dwa razy silniejsze, jeżeli tylko będzie chciało się wreszcie stworzyć. No, mam nadzieję, że wreszcie powstanie, bo w Irlandii jest wspaniałe, czego dowód jest na tej sali. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie ministrze. Dziękujemy, że pan znalazł czas, żeby nas odwiedzić. Chętnie spotkamy się z panem w przyszłości. Zapraszam niniejszym. Pan minister dzisiaj przyleciał po południu, jutro wylatuje wczesnym rankiem, więc nie miałem... Bo wczoraj byłem na jednym zebraniu powyborczym, a jutro muszę być na następnym. Więc nie miałem okazji panu ministrowi pokazać praktycznie niczego, oprócz koledżów Majnut. Nie, przepraszam najmocniej. Słuchajcie, idąc tutaj,
idąc tutaj zobaczyłem, jak można rozwiązać problem Pałacu Kultury, naprawdę. No, no tak, no ta wspaniała wieża, ta iglica, no jest trochę niższa niestety, prawda, od Pałacu Kultury, bo ma 120 metrów, a Pałac Kultury ma 230 niestety, ale generalnie rzecz biorąc można to postawić. Zrobiłem ze wszystkich stron jej zdjęcia i wszystkim tym, którzy będą teraz mówili, że nie można czegoś takiego postawić, będę pokazywał, proszę bardzo, w Dublinie stoi, dlaczego w Warszawie ma nie stać. No skoro nasi przodkowie rozebrali cegła po cegle tak piękny budynek, jakim była cerkiew Aleksandra Anewskiego, no to takiego szkaractwa, jaki stoi na placu Defilad, o czym panu już wspomniał, to ja się deklaruję, moich trzech synów, mam brata w Warszawie, jego trzech synów i jeszcze ojca w pana wieku, czyli człowieka w sile wieku, siedmiu Czyżewskich się zgłasza do rozbiórki Pałacu Kultury, przyjedziemy i będziemy rozbierać, póki możemy. A ja mam czworo wnuków. Świetnie. W związku z tym. To już nas jest 10. Czyli sześciu Czyżewskich, siedmiu Czyżewskich i trzech Macierewiczów. To już jest nas 11, czyli drużyna piłkarska. Panie ministrze, bardzo dziękujemy. Od pewnego momentu naszej działalności tutaj chcemy, żeby nasi wspaniali goście zapamiętali wizytę w Dublinie może nieco bardziej, żeby ona zapadła w pamięć niż w innych miejscach w Polsce i za granicą. I dlatego mamy taki przygotowany upominek. Poproszę Państwa o powstanie. Klub historyczny imienia hrabiny Markiewiczowej w Dublinie ma zaszczyt nadać honorowy tytuł En Fyrinie in Agit on Chol, co oznacza prawda przeciw światu, the truth fencing the world, panu ministrowi Antoniemu Macierewiczowi za bezprecedensowy upór i odwagę w dążeniu do prawdy w Komitecie Obrony Robotników podczas próby lustracji w 1992 roku, likwidacji wojskowych służb informacyjnych oraz pracy w podkomisji smoleńskiej, Dublin, 8 czerwca 2019 roku. Proszę uprzejmie. Bardzo dziękuję, moi drodzy, to wspaniałe świadectwo. Bardzo dziękuję. To wspaniałe świadectwo tego, o czym mówiłem, jak jesteście patriotyczną i skuteczną formacją działającą tutaj w Irlandii. Bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję. Mam nadzieję, że ten irlandzki przewoźnik pozwoli mi to wziąć pod pachę. Co? To już mamy opracowane kanały przerzutu, tak. Więc myślę, że dziękuję najmocniej. Zaśpiewajmy panu ministrowi 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Klub w Dublinie. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Klub historyczny w Dublinie. Dziękuję państwu uprzejmie. Zapraszam na następne spotkania Klubu Historycznego imienia hrabiny Markiewiczowej. Dziękuję, do widzenia.